znalazłem punkt 1, dać po punkcie 4. A skąd taka decyzja, tego jeszcze? No bo panowie, państwo dyrektorzy, po prostu chodzi o to, żeby czas ich wykorzystać. Bo będą czekali i słuchali tych rzeczy, a to nie są tutaj stroną w tej sprawie, w sprawie petycji. Chodzi o racjonalność pracy urzędu. No dobrze, tak, możemy uznać, myślę, że... żeby przejść jako punkt numer 4. Jestem osobą kontrolowaną, natomiast nie widziałam żadnej skargi, w związku z czym nie mogę się do tego odnieść.
Tutaj jak występowałam, pytałam o pan prowadzący, czy kuratorium powiedzieli tylko i wyłącznie, że wyraźnie na wniosek sądu udostępnią treść skarg. Czy mają państwo jakieś jeszcze pytania? Pan radny? Wniosek. Był wniosek pani radnej Sobanowskiej o przegłosowanie tego punktu porządku obrad. Nie wiem, czy mogę jeszcze udzielić głosu panu. No ale jeszcze dyskusja się nie zakończyła. Czy mogę zrozumieć, że pan radny Sobanowski wycofuje chociaż chwilę o swój wniosek? No nie, jak pan radny Gawryszczak chce skomentować czy zapytać, to nie wiem. To proszę głos pana radnego. Panie przewodniczący, przepraszam do spóźnienia, ale obradowaliśmy jako miejska komisja wyborcza w sali obok. Natomiast te słowa, które ktoś pan powiedział, pan dyrektor zespołu szkół, no muszę powiedzieć, że mnie niepokoi. Ta skarga powinna być jej dana, zapoznać się, chciałbym, żeby się zapoznał z innym tym też sprawę, muszę powiedzieć, że znam. Natomiast, żeby omijały treści skargi akurat dyrektora Jaworskiego, to uważam takie trochę niezasadne. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Dorka Wreszczak. Znaczy, ja jeszcze chciałem dopytać, bo nie zaglądałem do aktów, czy w aktówce mamy te skargi. Czy treść tych skarg, czy ostatniej skargi na panią dyrektor, czy na szkołę mamy zamieszczone jako radni tej komisji, tak? Tak. Mam osobną pracę, że sam komunikować, tak? No. Wszystkie są, czy tylko ostatnie? To miałem tylko na rybota, ta jest zamieszczona, o innych ja nie mam, nie wiem. Nie mam. Ja już tylko powiem, że to jest skarga, która wpłynęła drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało tę skargę do Rady Miasta Lublin. Dziękuję. Komu się pani naraziła, pani dyrektor? Znaczy się to niekoniecznie ja się naraziłam, to raczej podejrzewam, ponieważ te skargi zaczęły się za poprzednie pani dyrektor w ostatnim roku. My możemy podejrzewać, dlatego tutaj uzgodniliśmy po długiej dyskusji z nauczycielami, że skierujemy tą sprawę jednak na drogę sądową, ponieważ nie wiemy, kto to jest. Stwierdziliśmy, nie może być, że cały czas nauczyciele z jednej specjalności są dokładnie obserwowani. Tym bardziej, że to jest eskalacja danych. Więc ta osoba, która się podpisuje jako Marek Broniak, wystosowała również do mediów pisze. Ostatnio napisała na jednego z nauczycieli, który występuje w tej skarbce, że nie opuszcza tym osobom do Kuriera Obywatelskiego, do Gazety Wyborczej i tak dalej. Ten nauczyciel może złożyć doniesienie do prokuratury. I znowu tutaj mamy problem, ponieważ nie mamy treści skargi. Dopóki gazeta nic nie napisała, nie może. Ponieważ to wyjaśniłam, nie było podstaw do tego, gazeta nic nie napisała na ten temat. Jedna z nauczycieli, która też przez tego samego pana wymieniana w skarbce złożyła doniesienie na policję. Policja przeprowadziła dochodzenie, prokuratura umorzyła z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu. Może tylko jeszcze jedna słowa adwokatem, bo też w aktówce mają państwo załączony protokół kontrolny, który przeprowadziło kuratorium oświaty. I też z jego treści wynika, że samo kuratorium zapoznało pani z treściami zarzutów, które pan kieruje, czyli cama treść skargi, jako w formie może pewnie nie jest pani znana, ale te wszystkie zarzuty, które ten pan kieruje, rozumiem, że są pani znane. Jest mi znany obszar kontroli, który był kontrolowany przez kuratorium. Pan radny Piotr Bogiel. Dziękuję panie przewodniczący, to nie jest to samo. Swój wniosek ponawiam. Nie ma żadnych przeciwwskazań, to bardzo prosił, żeby te skargi pani dyrektor otrzymała. Natomiast tutaj jeszcze takie oficjalne zapytanie do państwa. Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania, żeby na bieżąco dyrektorzy szkół takie skargi mogli otrzymywać? Czy są przeciwwskazania, pytam, formalne przeciwwskazania, żeby zapoznać dyrektora szkoły przed w ogóle tutaj przyjściem, przed całą procedurą, żeby zapoznać dokładnie z treścią skargi. Ja mnie to nie zrozumiałam, prawda? Ja też mogę dołożyć, zapytać pana dyrektora. Pytanie zasadne, więc nie wiem, czy pana dyrektora, dlaczego pani dyrektor działa w sumie w nieświadomości, nie jest poinformowana, nie została skarga przesłana w sposób
proszący, jakby wnioskujący o ustosunkowanie się dyrekcji i wyjaśnienia, przecież ma możliwość wyjaśnień, jakby odpowiedzi na tą skargę, dlaczego zostawia się dyrektora w sumie w sytuacji jakiejś takiej, która nie daje mu możliwości obrony. Proszę Państwa, Wydział Oświaty nie rozpatrywał tej skargi. Jak Państwo zwróciliście uwagi w dokumentacji, myśmy, to nie było w zakresie kompetencji organu prowadzącego. Skarga dotyczyła kwestii związanych z sferą dydaktyczno-wychowawczą, więc właściwym organem do rozpatrzenia i do podjęcia decyzji, co z tym, co z tą skargą uczyni, był lubelski kurator oświaty. Nie mamy w tym żadnego udziału, myśmy w tej kontroli nie uczestniczyli, jedynie pełniliśmy rolę tutaj przekazującą tę informację, a właściwie Wydział Audytu, bo to Wydział Audytu rozpatrywał skargi według poprzedniego. Czy pan dyrektor był poinformowany o tym? Jeszcze raz. Czy pan dyrektor był poinformowany na piśmie o tym? Jaki dyrektor? O tej... Pan? Nie, ponieważ jest to pierwsza skarga, która wpłynęła do nas, tylko do Biura Rady, bo ona jest na Radę Miasta. I z tego co rozumiem, to po prostu ministerstwo najpierw poprosiło kuratora, jak ten organ nadzoru nad szkołą, o dokonanie kontroli. I dopiero w przypadku tak, pewnie nie wiem, dalszego, to proszę, jeśli mogę pana naszego właściciela. A czy pan dyrektor jest zapoznany ze skargą? Czy pani dyrektor, bo pan reprezentuje w tej chwili Wydział Oświaty, tak? Tak, tak. Czy pan był zapoznany z czy to pani nie ma dyrektor... znaczenia. Mnie nie dotyczyła. Skarga była przekazana przez ministra do kuratora właściwym no organem, do... ale proszę posłuchaj do końca. Właściwym organem do rozpatrzenia skargi na dyrektora jest Rada Miasta, stąd taka procedura. Natomiast zakres czynności, zakres tematyczny skargi nie obejmował zagadnień, za które odpowiada, czy które nadzoruje organ prowadzący. Sfera kontroli jest w kompetencji organu nadzoru pedagogicznego w rozumieniu lubelskiego kuratora oświaty. Jest władny do tego, żeby ten obszar kontrolować, z dyrektorem rozmawiać, podejmuje decyzję, co tą skargą robi. Nie my. Ja nie jestem stroną, przepraszam pani radna, ja nie jestem stroną w rozpatrywaniu. Stroną tą skargę rozpatrywał lubelski kurator oświaty, a nie Wydział Oświaty. Jeżeli chcę do tego pani dyrektor, zgłaszam się do tego, proszę pani dyrektor Anna Walbrook-Ris. Wyjaśnię, każda kontrola, która była, osoby kontrolujące przedstawiały zakres kontroli. W momencie, kiedy prosiłam o udostępnienie tego, informacja zwrotna była, że nie mogą mi dać tej skargi, która przeszła, ponieważ mogłabym zidentyfikować osobę, która napisała na podstawie zarzutu, kto to pisał. Natomiast tutaj konieczność zachowania anonimowości osoby piszącej, no bo faktycznie z drugiej strony rozumiem, gdyby się okazało, że źle do mnie mówię, gdyby się okazało, że to ktoś nauczyciel, żeby nie było później ze strony dyrektora szkoły jakichkolwiek działań niewskazanych. Natomiast obszar kontroli, zarzuty były podawane, skargi nie widziałam. Ale zawsze obszar kontroli i to, co będzie kontrolowane zarówno kuratorium, jak i tutaj organ podawał. Zaraz, to był donos czy skarga? Co to było? Jeżeli jest skarga, to jest oficjalnie, ale to albo donos, bo donos jest tajemniczy, bez imienia i nazwiska. Ale zarówno donos, jak i skarga musi być rozpatrywany. No tak, ale tylko chodzi o to mi, że osoba, która odważy się skarżyć czy donosić, powinna się podpisać. To się podpisała, Marek Broniak. Tak, anonimowo, nie, no, nie odpowiada do żadnych, ani nie ma adresu, nie ma danych żadnych, nic. Skarga są podane, jest jego adres konkretny. Fikcyjny, który listy nie dochodzą. No dobra, ale to już jest nie nasz problem. To jest jakaś... Panie Przewodniczący, chcę się przypomnieć, że zadałem konkretne pytanie. Chciałbym uzyskać odpowiedź. Pytanie pana radnego Piotra Popiela brzmiało, czy można zapoznać panu dyrektor z treścią skargi, która dotyczy zresztą jej sary. To jest punkt pierwszy, panie przewodniczący. Natomiast punkt drugi był taki, że
ogóle zapoznawali. Tak, moje drugie pytanie brzmiało, czy w ogóle istnieją przeciwwskazania, żeby w takich sprawach na bieżąco informować dyrektorów. Ale to nie było praktykowane, żeby dyrektor nie wiedział, że jaka jest skarga na niego. To nie było jeszcze tak. Po to się dyrektorów zaprasza, żeby dyrektorzy się odnieśli do skargi. A jak pani dyrektor się może odnieść do skargi, jak ona jej nie zna dokładnie? Dlatego o tym mówię. W przypadku kompetencji, jeżeli skarga wpływa na dyrektora i są to kompetencje organu prowadzącego, to zawsze strona jest poinformowana o treści skargi. Głos oddaję panu sekretarzowi. Proszę Państwa, Państwo jesteście dysponentem skargi i oczywiście Państwo w jakimś zakresie możecie podejmować w tym stopniu decyzję, co jest skierowane do organu, do podmiotu, do osoby, której skarga dotyczy. Pewnym jest jedno, że w tym przypadku Pan Przewodniczący skierował zapytanie, informację do Prezydenta o zweryfikowanie i sprawdzenie treści tej skargi w kontekście organu prowadzącego i moim zdaniem Pani Dyrektor miała pełną możliwość dowiedzenia się, jak również uzyskania informacji o przedmiocie skargi. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, proszę Państwa, że skarga skardze nie jest równa i zawsze ją trzeba rozpatrywać indywidualnie z punktu widzenia i treści, i skarżącego. Pani Dyrektor też ustosunkowała się do i przekazała informację Prezydentowi Miasta w zakresie tej skargi, bądź też, czy zrobiła to Pani na bazie tylko informacji o przedmiocie kontroli, który później był jak gdyby cedowany w kontekście odpowiedzi na poszczególne pytania w skarce, tego nie wiem. Natomiast moim zdaniem, z punktu widzenia właściwego rozpatrzenia przedmiotu skargi, z punktu widzenia też informacji, które Pani Dyrektor posiadała, daje to gwarancję prawidłowego postępowania w tym zakresie. Natomiast wszystkie te argumenty, wszystkie pytania, bądź też zarzuty, które zostały zawarte w skardze w kontekście tych informacji, o których teraz mówi Pani Dyrektor, wskazuje na potencjalnego skarżącego, no, powinno też Państwu wyrobić pewne zdanie na temat ostatecznej decyzji Państwa teraz na komisji, a później Wysokiej Rady z punktu widzenia, czy skarga jest zasadna, czy skarga nie jest zasadna. Bo tak w kontekście organu prowadzącego nie potwierdziły się te zarzuty, jak i również w kontekście organu pedagogicznego, nadzorującego zakres pedagogiczny, oprócz jakichś drobnych uchybień dotyczących działalności szkoły, które gdzieś tam były wskazywane w kontekście dokumentacji i tak dalej, w poprzednich latach absolutnie nie potwierdziły się zarzuty dotyczące treści wskazywanych w skardze. I taką też informację na bazie i kontroli, która była przeprowadzona przez audyt i kontroli, i informację od Pani Dyrektor, Pan Prezydent skierował do Państwa, wnioskując, ale to Państwo podejmujecie najpierw opinię, a później decyzję, wnioskując o uznanie skargi za bezzasadne. Natomiast jeżeli rzeczywiście są te informacje potwierdzone odnośnie potencjalnego skarżącego, to tym bardziej jest zasadnym, by podjąć określone czynności i działania. Na pewno Pani Dyrektor ma największą wiedzę w tym zakresie, tak co do sytuacji w szkole, co do ewentualnie opisywanych tutaj tych kwestii, których Pani była zapoznawana, może nie bezpośrednio pokazując skargę, ale poprzez przedmiot kontroli i zakres tej kontroli i no, kwestie, na które zwracali kontrolujący, tak z punktu widzenia organu prowadzącego, jak i również z punktu widzenia organu pedagogicznego. Jeżeli jest taka sytuacja, jak Pani Dyrektor wspomina, to na pewno istnieje możliwość prawnej ochrony w tym zakresie i w tym obszarze. Na dzień dzisiejszy ja przynajmniej, Pan Prezydent, nie mieliśmy podstaw stwierdzić, że skarżący to nie skarżący, tak jak się dzisiaj dowiadujemy, bądź też, że skarżący w jakimś zakresie, podpisując się i wskazując na swoje personalia, robił to, nie wiem, niewłaściwie, niezgodnie z stanem faktycznym. Trudno mi dobrać słowa w tej chwili, które by odzwierciedlały jego potencjalne zachowanie. Stąd też sugestia ze strony Pana Prezydenta, że skarga jest bezzasadna. A czy odnosząc się, jeśli mogę jeszcze Pana Sekretarza, do drugiego pytania Pana Radnego Popiela, czy ewentualnie na przyszłość w przypadku takich skarg można było po na przykład anonimizacji danych tego skarżącego samoznawać osobę, której dana skarga dotyczy, z treścią zarządu, żeby ona po prostu
sposób kompleksowy się tej skargi przygotowacie odnieść. Czy to tak jak mówię, każda skarga jest pewną formą indywidualnego, indywidualnej oceny i postępowania. Ja osobiście, ale to jest moje zdanie, nie widziałbym tu żadnych przeciwwskazań, przy czym trzeba pamiętać o tym, że ze względu na to, co skarżący pisze w jakimś zakresie, to zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego państwo rozpatrujecie skargę na dyrektora placówki, na dyrektora jednostki organizacyjnej i charakter tego rozpatrzenia jest troszeczkę inny z punktu widzenia decyzyjnego niż nawet treści zawartej w danej skardze. Jeżeli Wysoka Rada, a państwo wcześniej jako komisja skarg, wniosków i petycji takie czynności podejmiecie indywidualnie w danym momencie, moim zdaniem nie rodzi tu żadnych komplikacji od strony formalno-prawnej. Czy to ułatwi rozpatrzenie skargi? No to trzeba by sobie zadać pytanie już bardziej indywidualne w kontekście skargi, zawartych tam argumentów skarżącego, jakichś innych jeszcze odniesień. Moim też zdaniem oczywiście tutaj, bo też padło gdzieś tam słowo, że to jest anonim, czy no, skarga, w cudzysłowie skarga, która nie jest skargą. Tak do końca nie jest, bo z punktu widzenia przynajmniej prawnego ona zawiera wszystkie elementy, które powinna mieć skarga i które ewentualnie w jakimś zakresie charakteryzują skarżącego, bądź też określają jego osobę jako podmiot, jako konkretną osobę. Bardzo dziękuję. Jeszcze chcę głos prosić Pani. Jedno, bo tutaj jest skarga na dyrektora, to może nadmienię, że pierwsza skarga, ja jestem dyrektorem szkoły od 1 września ubiegłego roku, natomiast pierwsza skarga wpłynęła... Na komisjach jest takie ograniczanie. Jest traktowanie radnych w sposób nieuprawniony. Urzędnicy nie odpowiadają na pytania. To proszę powiedzieć, że dostałem. Stawiam wniosek formalny o objęcie dyskusji przed tym głosowaniem. Jest wniosek przeciwny ze strony pana radnego Piotra Popiela. Tak, panie przewodniczący, ale jeśli mogę to od razu uzasadnić. Tak. Chciałbym wysłuchać stanowiska pana mecenasa, jeśli dobrze zrozumiałem. To przepraszam, osoby kompetentne, która przed chwilą się wypowiada w zakresie tej sytuacji, która ma miejsce w Lubartowie, bo jeśli tutaj słyszę tak, że w Lubartowie się da, to nie wiem, dlaczego miałoby się w Lublinie nie dać. Ja zaraz wychodzę. Odwołaj taksówkę, no. Proszę państwa, chciałbym też zauważyć, że samo RODO daje nam tylko... Przepraszam, tylko jeszcze... Panie przewodniczący Jurkowski, czy mogę zrozumieć, że na chwilę możemy wycofać ten wniosek i dać jeszcze pan kierownik wypowiedzieć się w tej kwestii? Nie, kończymy już. Ja proponuję przegłosowanie wniosku. Kończymy, bo głosujmy. Czyli poddaję wniosek na głosowanie. Kto z, o zakończenie dyskusji, przejście do głosowania? Kto z pań i panów radnych jest za zakończeniem dyskusji, przejście do głosowania? Pan przewodniczący, jak? Ja się wstrzymuję. Kto z pań i panów radnych jest przeciwko? No i kto z państwa radnych się wstrzymał głosu? Wniosek przeszedł, zatem przechodzimy do głosowania. Pozwolę sobie tylko dwa słowa przed przejściem do tego głosowania, ze względu na to, że pozwalam na tę funkcję. W całej petycji Fundacja Wolności wskazuje właśnie na nagrywanie dźwięku i obrazu. Na ten moment jest to faktycznie problem techniczny, bo po prostu sale komisyjne 124 już nie są do tego przystosowane. Prezydent niestety nie odniósł się na to, jakie byłyby koszty przystosowania tej sali. To jest jedna rzecz. A druga, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę w stanowisku prezydenta, zwrócił nam uwagę pan radny Piotr Popiel, za to też dziękuję, bo faktycznie prezydent zwrócił uwagę, że nieco problematyczne było publikowanie wizerunków i w ogóle publikowanie treści nagranych na portalach społecznościowych Facebook, ze względu na to, że znajduje się na serwerach nie znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tak, ale nie są jeszcze tam transmisje, prawda? Ale są tam transmisje. Nie są transmisje, są odcinki, no, tylko na co dnia. Ale nie chcemy mieć odnośników do posiedzenia. Tak, jeżeli tak by petycja stanowiła. A petycja niestety stanowi na razie na ten moment, że musimy to publikować na profilu Facebook. Zatem, ze względu na dynamikę, przejdziemy do głosowania, ale te dyskusje się dzisiaj oczywiście nie kończą. Zatem propozycja głosowania punktu trzeciego porządku, czyli petycji Fundacji Wolności z
sprawie nagrywania posiedzeń komisji. Jest proponowany projekt uchwały o uznaniu tej petycji za niezasadną. Jednocześnie informuję, że przyjęcie tej uchwały będzie równoznaczne z przekazaniem tego projektu uchwały na następne posiedzenie Rady Miasta Lublin. Kto z pań i panów radnych jest za zaopiniowaniem tej petycji w sposób, że jest niezasadna, proszę o podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest przeciw? I kto z państwa się wstrzymał? Nikt. Zatem informuję, że punkt trzeci porządku obrad, czyli petycja Fundacji Wolności w sprawie nagrania posiedzeń komisji, pojawi się na kolejnej komisji skarg, wniosków i petycji. Do tego czasu postaram się te kwestie techniczne dopytać pana prezydenta. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie do kolejnego punktu porządku obrad, w którym jest wybór wiceprzewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji. Pozwalam sobie zgłosić kandydaturę pani radnej Moniki Orzechowskiej. I przydać pana osobę. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Pan przewodniczący Piotr Gawryszczak. Ja chciałem zgłosić się radnego Piotra. Czy pan radny Piotr Popiel wyraża zgodę? Tak, dziękuję bardzo. Czy są inne zgłoszenia? Nie. Jeśli nie ma, to zamykam listę kandydatów i przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą pani Moniki Orzechowskiej, wiceprzewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Kto z państwa jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do głosowania nad kandydaturą pana Piotra Popiela na wiceprzewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z pań i panów radnych jest za kandydaturą pana Piotra Popiela? Kto z państwa jest przeciw? I kto się wstrzymał? Informuję pana sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W punkcie czwartym nie wypracowała swojego stanowiska. Oznacza to, że punkt pojawi się na kolejnej komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przechodzimy do punktu piątego, w którym są sprawy wniesione. W tym punkcie prawne ustawy, z państwem stały termin posiedzeń komisji, jednocześnie też godzin posiedzenia. Rozmawiamy się z panem radnym Piotrem Popielem, aby ustalić ten termin na tygodnie sesyjne, ale to, tak jak rozumiem, jest problematyczne. Mam nadzieję, że właśnie to już państwa radni się dowiedzieli, więc słucham państwa propozycji. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, środa 17.30 byłby dla mnie idealny. Ale nie w tygodniu sesyjnym. Nie w tygodniu sesyjnym. Nie będzie tego dnia Komisji Kultury. Pani Moniko, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to tydzień przed, tak? Przed tygodniem sesyjnym, tak? Tak. Także nie nałoży się z żadną komisją. To mi lepiej środa właśnie, no, ale no to stosuje się, tylko ja taką propozycję. Jak w poniedziałek będziemy mieli komisję, to wtedy mamy cały tydzień do różnych działań z mieszkańcami, nie tylko. A jeśli będziemy mieli w środku tygodnia, to wtedy nie w pięć. Znaczy ja i tak mam w środku tygodnia inne, więc. Ale to będzie. Więc będę miała po kolei po prostu. Tak się to wymyśliłam, ale tylko właśnie poza tygodniem sesyjnym. Ale to będzie poza tygodniem sesyjnym. To będzie poza tygodniem sesyjnym. Tak. Ale bardzo dobra środa. Panie przewodniczący, głosujmy. Ja stawiam wniosek o głosowanie środy 17. Jest to 16.30. Masz od tego zostanę poinformowany. Proszę o 17.30. Panie Przewodniczący, stawiam wniosek o przegłosowanie w środę 17.30. Zanim ten wniosek o głosowanie, proszę, jedną rzecz. Tutaj zostało się poinformowane, że nasze wnioski z naszej komisji, które są przegłosowane w formie projektów uchwał, które muszą być prezentowane na Radzie Miasta Lublin, muszą być zgłaszane. To jest po prostu procedura statutu 7 dni przed sesją. To jest 2 dni przed sesją. I to
jedyny raz. Ja stawiam wniosek, żeby to było w środę, o godzinie 17:30, 10 dni przed sercem przygotowanym. Patrzę, jak pana przyjmuje. Czemu się ukrywać przez tej środy? Ale ja mam już do tego głosowania. Jeżeli pan ma inny, to niech pan ustawi inny. Dlaczego się ubieracie przy tej środzie? No. Logicznie, znaczy dla mnie to takie jest naturalne. Panie przewodniczący, dlatego że w poniedziałek te komisje będą trwały do 12 w nocy, do pierwszej, a w środę ja mogę. A dzisiaj na przykład nie mogę, bo tak mam spotkanie z mieszkańcami. No to sobie przełożysz na środę mieszkańcami. Nie, właśnie ja w tej chwili mieszkańcy nie będą czekali. No. Panie przewodniczący, głosujmy tą środę. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, ja stawiam wniosek formalny o przegłosowanie środy godziny 17:30. Szanowny panie przewodniczący, zwracam się tutaj z uwagą. Zwracam się tutaj z uwagą do szanownego kolegi Marcina Bubicza. Szanowny panie przewodniczący, bardzo bym prosił, nie wiem, zasięgnąć dodatkowych opinii, czy nie jest wniosek formalny. Bo to, przepraszam, z tego co nie wiadomo, to ten wniosek, który stawia pan przewodniczący Zbigniew Jurkowski, nie spełnia wymogów wniosku formalnego. To jest kwestia, którą możemy sobie dograć dodatkowo. Stawiam normalny wniosek, nie formalny. Sadzę normalny wniosek. Rozmawiajmy o tym spokojnie. A nie chodzi o ustalmy coś w końcu naprawdę. Tak, to będzie mniej problematyczne. Ustalimy to po prostu między sobą. Jeśli państwo nie macie sprzeciwko, zróbmy to po skończeniu komisji, dobrze? Dobrze. Czy są inne. Panie przewodniczący, ja w tej chwili mam spotkanie z mieszkańcami i chciałem się już zgodnić. Dobrze, panie radny, bardzo dziękuję. Czy sobie wniesiona? Nie widzę. Jeśli mogę, to ja tylko króciutko. Tak. Więc jak pan przewodniczący Jurkowski już ma problemy spotkania, to zrozumiał panie przewodniczący. Mieszkańcy też są ważni, że pan wypełnia pan mandat dlatego. Ja nie widzę problemu dlatego. Panie przewodniczący, chciałbym poprosić o dodatkowe słowa, wyjaśnienia w zakresie trybu postępowania tutaj prowadzonego właśnie w czasie prac komisji. Mieliśmy tu dzisiaj sytuację no właśnie w punkcie drugim, kiedy to rozpatrywaliśmy ewentualną zgodę, tak, czy skargę na sprzedaż nieruchomości. I chciałbym tutaj dopytać, czy istnieje jakiś ściśle określony tryb w prowadzeniu naszych prac jako komisji. To doszło do jakiejś sytuacji, no do takiej, że w trakcie wyniku głosowania rozstrzygnięcia po prostu nie ma, tak? Jest 3-3 orzeń. Dobrze. Natomiast nie zmienia to na dobrą sprawę w tym momencie faktu, że my jako komisja w danym przedmiocie żeśmy się spotkali, że żeśmy dyskutowali, no i w sposób demokratyczny żeśmy przystąpili do głosowania, głosowanie się odbyło. Zgoda. W związku z powyższym ja mam wątpliwości też takie, czy akurat do skutku, do pewnych rozstrzygnięć powinniśmy niektóre kwestie głosować. Bo być może właśnie, że będzie w ten sposób, że ja swoich poglądów nie zmienię, być może szanowni koledzy radni też nie zmienią i być może tego rozstrzygnięcia nie będzie. Nie widzę celowości, powiedzmy, że wydana sprawa była procedowana przez 10 kolejnych spotkań. No taką mam wątpliwość i stąd moje pytanie, czy nie wystarczy dany temat, tak jak w przypadku chociażby tej skargi, rozpatrzeć tylko na jednym posiedzeniu, wnioskodawcom udzielić merytorycznej odpowiedzi, że komisja się zapoznała, że dyskusja była prowadzona, w sumie, że państwo też byli na tym jakimś posiedzeniu, że byli zaproszeni, no bo tak jest. Ci mieszkańcy byli zaproszeni, więc mogli go przyjść, posłuchać argumentów i przedstawić po prostu wynik głosowania przedmiotowej kwestii. Taką wątpliwość tutaj mam, chciałem się z nią podzielić. Jeśli jest jakiś określony tryb, być może, że jest w ustawie jakoś to bardziej sprecyzowane, to chciałbym po prostu ten tryb poznać. Mam nadzieję, że zostałem dobrze zrozumiany. Panie przewodniczący, mogę być jeszcze ani głosu. Proszę bardzo. Panie radny, powiem, że taki tryb jest określony, w Statucie naszego miasta.
termin przedkładania projektu uchwały Rady Miasta. Jeżeli nie wypracujemy projektu uchwały, no niestety nie możemy przejść dalej. Nie mamy co zaprezentować Rady Miasta. I to nie chodzi o treść prowadzimy. Przekazuję głos. Tak, bardzo dziękuję za ten wyjaśnienie. Niemniej jednak tutaj zwrócę uwagę na dodatkowe zapisy. Tak? Chciałbym usłyszeć, czy gdzieś jest wskazane, że akurat procedowanie tego tematu musiałoby się odbyć na kolejnym posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków. Bo to też jest z drugiej strony ważne. Jeśli wpłynęła skarga, to mamy swoje zdanie. Tutaj z drugiej strony czekamy, no akurat w tej sprawie, tak? Czy czekamy na dodatkowe rozstrzygnięcie szkoły wojewódzkiej sądy administracyjne. No to ja nie widzę celowości, żeby na przykład do tego rozstrzygnięcia, żebyśmy procedowali jako jego komisja. Tak, w takim pilnym trybie. Równie dobrze możemy się na ten temat pochylić nie wiem, za dwa miesiące. Ale szanowni państwo, niestety mamy terminy ustawowe. Tylko się na zarówno przez przypadku skarg i wniosków przez KPA, a w przypadku petycji przez ustawę o petycjach. W przypadku ustawy o petycjach to jest 3 miesiące. Możemy ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące maksymalnie. Zaś w przypadku skarg i wniosków jest termin określony 30 dni, które oczywiście można przedłużać. Na sesji plenarnej Rada by jakoś postanowiła, nawet jak byłby remis,
no to wtedy oczywiście petycja nie jest rozpatrzona i ona nie podlega ponownej rozpatrzeniu, chyba że strona zgodnie z ustawą wystąpi z nową petycją, wskazując na jakieś nowe okoliczności, inne jakieś elementy, które dają podstawę do rozpoczęcia procedury od nowa rozpatrzenia petycji. Ale w tym wypadku ta petycja jest na, czy tak skarga wcześniej jest na poziomie komisji i ona nie wychodzi dalej, w związku z tym Rada nie ma co na dzień dzisiejszy podejmować, nie ma co nad czym debatować, przepraszam. Dziękuję bardzo. Nie widzę innych głosów. W dyskusji dziękuję Państwu bardzo za udział. Zamykam pierwsze posiedzenie komisji skargi wniosku. 11 września ubiegłego roku, czyli w zasadzie po 10 dniach mojego, że tak się wyrażę, urzędowania, dotyczyła poprzednich lat. Jest ciągłość dyrektora, także tutaj osoba, która to pisze, bardziej odnosi się do tego, co się w ogóle dzieje w szkole, niż personalnie do mnie. Dlatego też, zarówno jeśli chodzi o mnie jako dyrektora, jako tych trzech nauczycieli, to nie chodzi o nich konkretnie, tylko chodzi o przedmioty, które uczą. Chodzi o to, tak odnosimy z treści tego, co było kontrolowane, że cały czas te same osoby stara się wykazać, że są niekompetentne, nie powinny uczyć i no, sytuacja jest bardzo dla tych osób niekomfortowa, delikatnie mówiąc. Także te skargi są od września ubiegłego roku. Niedawno się skończyła kontrola KIP-u, która również przez pana Marka Broniaka została spowodowana, kontrola samych KIP-u w tamtym roku, która również została spowodowana przez tą samą osobę. Za każdym razem, jeżeli się kończy kontrola bez żadnych dodatkowych, czyli nie stwierdzono uchybień, jest następna kontrola, która jest przekazywana. I tylko ostatnia informacja, wstąpiono o serwerach, że pan Broniak, dzięki tej nauczycielce, której dane zostały przesłane do gazet, upublicznione i zdjęcia z Facebooka z czasów, kiedy miała 18 lat i komentarz, że w szkole są nieprawidłowe działania. Również media się odezwały, zostało to wyjaśnione. Ta nauczycielka, która właśnie wniosła sprawę do, złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa na policję. Stąd tylko wiemy za pomocą jakich serwerów, że to jest ten pan Marek Broniak. I policja wtedy, tutaj już nie do tego sprawdziła, nie ma takiej osoby. Stąd ta jest moja informacja. Bardzo dziękuję. I ta prokuratura umorzyła? Tak. Ujawnienie danych osobowych, zdjęć osoby, która na to nie zgodziła się. Tak. Powiedział, no, to już... Już nie ma prawa. No, młoda nauczycielka zatrudniona od września tego roku, bardzo lubiana przez wychowanków, bo to akurat górce i zdjęcia w wieku 18 lat, która jeszcze dodatkowo ćwiczy fitness, kulturystykę, zdjęcia z jej prywatnego w momencie, kiedy miała 18 lat i bardzo niefajne zdjęcia, natomiast pan Marek Broniak nie wytrzymał w momencie, kiedy, no tak przepraszam, to jest moje domniemanie, kiedy w kurierze w żadnej ani innej tego typu czy w gazecie nie zauważył, przysłał po prostu na mojego maila jako dyrektora szkoły informację, że jeżeli uważam, że ta sprawa jest załatwiona, to się grubo mylę. I drugi mail jeszcze tego samego dnia nie wytrzymał, poinformował mnie, że te zdjęcia z tą informacją zostaną przysłane do TVN, do Superfaków i tak dalej. To jest terroryzm. No przepraszam, ale no tak to dlatego już zdecydowaliśmy się. Jest to jedno, to cały czas jest to wokół, stąd podejrzewam, że to jest jedno z ponieważ dotyczy non-stop tego samego. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Składam wniosek o zamknięcie dyskusji, nie widząc już głosów na sali. I proponuję przejście do głosowania zgodnie ze stanowiskiem prezydenta. Proponuję przegłosować wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. Jednocześnie informuję, że przyjęcie tego projektu uchwały oznaczać będzie jego przedłożenie Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji Rady Miasta. Zatem kto z Państwa jest za uznaniem tej skargi za bezzasadną? Jednogłośnie przyjęte. Bardzo dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad jest skarga pana Grzegorza Kijarskiego i pana Wandy Dudy na prezydenta miasta Lublin dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy Alei Zachodniej Suskiego 17. Tak samo jak w przypadku poprzedni, skargę wraz z stanowiskiem prezydenta oraz stanowiskami starostwa i wojewody mieli Państwo na chwilę. Czy do tego punktu porządku obrad zadaliśmy pytania z pana strony? Widzę, proszę pana Piotr. Czy skarżący są na sali? Niestety. Czy zostali poproszeni? Tak, zostali. Czyli podpisali. Są na korytarzu.
Może przed ratuszem trzeba go szukać. Czy to prawdziwe osoby? Czy mają Państwo jakieś inne pytania co do tego początku obrad? Nie widzę. Mam pytania. Proszę Pani Radna Skłodowska. Chciałabym zapytać, w jaki sposób zostali poinformowani Ci Państwo? Listem poleconym jest zapowiedź. Listem poleconym jest podpis tutaj na ten pytanie. Tak, a telefonu nie podali sobie. Znaczy, nie znam telefonu w każdym razie. Jeśli ktoś nie poda, to... Czy jakieś jeszcze inne pytania są Państwa radni mają? Chciałabym zapytać pana dyrektora, co... Bardzo proszę, pani Radna Sobowska. Co nam powie? Dyrektor, proszę. Ale pani radna, co nam powie? W jakim zakresie chciałbym usłyszeć? Bo sprawa jest tak rozległa, nie po raz pierwszy rozpatrywana przez Komisję Rady Miasta. Dobrze, to w takim... Komisja... Dobrze, panie dyrektorze, to ja zadam pytanie. Niech mi pan powie, jak to jest, że jak mamy uchwały dotyczące, procedujemy na komisjach uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości, to jeżeli pytamy, w jakim stanie ta nieruchomość jest, czy nie ma osób, które by żądały zwrotu na przykład nieruchomości, czy ona jest wolna, czy jest zamieszkała przez jakieś osoby i tak dalej, to jeżeli na przykład albo pytamy o konkretną nieruchomość, czy ona mogłaby być prawda, sprzedana i tak dalej, to jeżeli są roszczenia w sądach o zwrot, to Państwo nie podejmujecie żadnej decyzji, a tutaj są roszczenia o zwrot i Państwo chcecie ten teren sprzedać. Jest uchwała prawdopodobnie podjęta w tej sprawie i to jest część nieruchomości, która nie została przeznaczona na... nie był w całości wykorzystany cel wywłaszczenia. W części tak, a ja osobiście nie byłam na miejscu i nie widziałam tego obszaru, ale to jest dosyć duży obszar opisany w dokumentach. I chciałabym, żeby pan się odniósł, żeby też przyjrzał pan radny, jak to wygląda i odpowiedział mi, dlaczego właśnie ta nieruchomość jest częściowo sprzedawana. Ta akurat ta część, o którą ci Państwo toczą batalię od nie wiem, 20 czy 30 lat. Dlaczego właśnie po urząd opiera się utrwalony pogląd urzędniczy, jak to się nazywa, utrwalony pogląd urzędniczy, dlaczego została wyłączona możliwość opisana w artykule 136 ustawy ustęp 3 i artykule 137 ustęp 1. I tyle, na razie tyle. Dziękuję. Pani radna, pozwolę, żeby było lepiej. Pani radna, jak domniemam, nie do końca pani zapoznała się z dokumentami, które są w aktówce, bo gdy się pani zapoznała, to pani doskonale wiedziała. Ja to potwierdzę, to co powiedziałam na sesji Rady Miasta, że wobec tych gruntów nie ma roszczeń żadnych, pani radna. Więcej, część tych działek została zakończona prawomocną decyzją o odmowie zwrotu. Postępowania toczą się do projektowanych działek. Od decyzji jest... Ale ja pani radę nie przerywam, więc proszę mnie przerywać. Skoro pani się nie zapoznała z dokumentacją, to proszę teraz posłuchać. Pani dyrektor. Jest postępowanie. Panie dyrektorze, ja bym bardzo prosiła, żeby nie tym tonem, że ja się nie zapoznałam, zapoznałam się. Pani radna, chce pani mnie posłuchać, czy będzie pani przerywała?
23 i 40 przez 21. Te działki nie są przedmiotem uchwały, która była zgarżona. To jest po pierwsze. Po drugie, w zakresie działek, na które jest uchwała, czyli działka 40 przez 3, działka 40 przez 4, działka 40 przez 22 i działka przez 40 przez 20, postępowanie nie toczy się na dzień dzisiejszy taki wniosek, mimo że Państwo skarżą, takiego wniosku nie złożyli. Tak jak powiedziałem, w zakresie działki 40 przez 30, części tej działki i działki 40 przez 22 jest już prawomocne orzeczenie o odmowie zwrotu i to orzeczenie zapadło 10-8 lat temu, nie pamiętam dokładnie ile. Natomiast wszelkie procedury w zakresie wykazu, na które się Pani powołuje i roszczeń z tym związanych zostały przez Wydział dokonane. Więc uchwała została wywieszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Państwo mogli składać roszczenia z tego tytułu. Nie złożyli. Złożyli tylko skargę na to, że jest domniemane roszczenie. Zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego domniemanie nie jest brane pod uwagę. Są takie wyroki, pan prezydent w tej odpowiedzi, która była kierowana do państwa radnych między innymi, ale również i do tych państwa, wskazywał, że tytuł do ewentualnego roszczenia zwrotowego nie upoważnia petentów składających wniosek do jakichkolwiek praw. Myśmy tutaj podkreślili jeszcze raz w imieniu pana prezydenta, dokonali należytej staranności. Tak jak powiedziałem, w zakresie dwóch działek, do których toczy się zwrot, nie są one przedmiotem uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, panie radny. Ja przeczytałam w skardze państwa, że odwołali się w tej chwili od decyzji starosty, złożyli odwołanie. To prawda? Tak, pani radna, ale jeszcze raz podkreślam, dotyczy to działek, które nie są przedmiotem uchwały i nie są przedmiotem tej skargi. Ja to mówiłem również na sesji, że toczy się postępowanie. Jest decyzja nieprawomocna, odmawiająca zwrotu i dotyczy to, ja za moment do pani radnej podejdę i pokażę na mapie, to może będzie nam po prostu łatwiej. Dobrze? I jeszcze pozwolę sobie właśnie poinformować, że do biura rady w piątek wpłynęło ustosunkowanie się ze strony pani Daniel, jednej ze skarżących, co do stanowiska prezydenta miasta Lublin. Zaraz Państwo otrzymacie to stanowisko. Jeżeli kogoś z Państwa radnych jeszcze to interesuje, to zapraszam, pokażę na mapie, bo nie mam budżetu. Pani radna, więc tak, uchwała obejmuje ten obszar, który jest kolorem, nazwijmy to, ja nie wiem, pomarańczowym, tak, czerwonym. Natomiast, różowym, Pani jest kobietą, więc może Pani, to dotyczy uchwały. Tak, dokładnie, to dotyczy uchwały. Państwo swego czasu, rozmawiamy na razie o tym terenie, swego czasu występowali o zwrot tutaj tego obszaru. Momencik, pani radna nie wyprzedza. I tu tego obszaru. Tu mamy prawomocną decyzję o odmowie zwrotu. Te działki nie są uwidocznione, bo one były tylko w ramach postępowania. I jak była przebudowywana ulica Lipca, tak, to poszedł zrit, tak, tutaj. I tu jest też prawomocne orzeczenie o odmowie zwrotu. Na dzień dzisiejszy postępowanie toczy się do tej działki plus do tej. To jest to, co pani radna mówi, że złożyli odwołanie od starosty, bo ponownie starosta odmówił zwrotu tych dwóch działek. Ale to jest pierwsza instancja po raz enty. Państwo odwołali się do wojewody, więc przypuszczam, że przejdziemy cały tryb, tak jak przez te 20 lat przechodzimy. Państwo już skarżyli, że my nie chcemy dać zwrotu i tak dalej. My mamy w tym postępowaniu jako gmina Lublin status strony. My tego postępowania nie prowadzimy. Natomiast jako strona, reprezentując gminę Lublin, ja nie mogę pozwolić na to, że jeżeli
Było tu przedszkole, było wywłaszczone na przedszkole. Cel wywłaszczenia został zrealizowany, to ja bez problemu wyrażam zgodę na oddanie tego gruntu. No nie możemy tak postępować. Zresztą pan radny był w komisji rewizyjnej, jak się ja tłumaczyłem, na jakiej zasadzie, kiedy państwo się skarżyli. Tak, tak, chyba w tamtej kadencji jeszcze był pan? A może się pan pytał, to nie wiem. W każdym bądź razie... Tak, w każdym bądź razie była sytuacja taka, że państwo zarzucili prezydentowi, że nie chce oddać gruntu. My mamy status strony. Wojewoda dokładnie w 98 chyba roku wyznaczył starostwo powiatowe do prowadzenia tej sprawy. No, ja nie chcę dopuścić, żeby była sytuacja taka jak w Warszawie, że podpisujemy wszystko. Tu są budynki, przedszkola. Tak. To jest przedszkole, tak? Znaczy tutaj jest, znaczy to jest byłe przedszkole. Tu w tej chwili jest to w zarządzie, budynek jest w zarządzie ZNK, znajduje się tam między innymi Stowarzyszenie IKAR Niewidomych, znajduje się Przechodnia Zdrowia i kilka. To jest też budynek gospodarczy, który jest wynajmowany. Także pani radna, teraz już jasność jest, którego dotyczy. Państwo, prowadząc postępowanie na tych dwóch działkach, skarżą uchwałę, która nie obejmuje tych działek. Te na Różowej, czyli dokładnie o tak w tej linii. Także mimo, że pani radna toczy się postępowanie, my mamy dokumenty na to, że cel wywłaszczenia został, wyłączyliśmy te dwie działki z uchwały sprzedażowej. Dlatego właśnie, że toczy się postępowanie i dlatego, żeby zachować w sposób właściwy procedurę z tym związaną. Proszę. Może ewentualnie w sobotę możemy zrobić posiedzenie wieloletnie. Czy są jeszcze jakieś inne pytania ze strony państwa radnych? To na nie ktoś powie. Ja mam tylko taką uwagę, panie przewodniczący, szanowni państwo, panie dyrektorze, te informacje, które mamy przedstawione na chwilę, bo miło by było, gdybyśmy to narzutnili następnym razem, prawda? Mogli sobie zobaczyć, żeby nie było takiej niezręcznej sytuacji, że pan wymarzy podał jednej osoby pod całą komisją, że chciała, może jeszcze osoby z zewnątrz. To tylko taka prośba i mniej emocji w tej sprawie, bo ja na przykład będę to też nie chcę wysłuchać argumentów z naszej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie widzę innych. Proszę pan radny Kawryszka. Ja jeszcze mam taką uwagę, bo otóż jeśli została nieruchomość wygłoszona pod jakiś konkretny cel przedszkola, tak? Ale w tej chwili nie jest tam prowadzona ta działalność przedszkolna, czy oświatowa, czy jakaś. Tylko my podjęliśmy, czy rada podjęła decyzję podczas sesji ostatniej o zgodę na sprzedaż. I jak wiemy, jest to zgoda na sprzedaż pod hotel. Tak? W związku z tym ja nie wiem, czy rzeczywiście miasto, chociaż jeśli tamte się uprawomocniły już decyzje administracyjne co do większości tego nieruchomości, na której są zabudowane budynki, no to pewnie tam miasto może tym dysponować i rzeczywiście rada mogła podjąć decyzję w sprawie zbycia nieruchomości. Natomiast rzeczywiście, jeśli w tej chwili sprawę dotyczącą tych dwóch działek, o których pan dyrektor mówił, bo pomijam te, które są w pasie drogowej, tylko dwóch działek, które przylegają do tej nieruchomości, którą miasto będzie sprzedawać, no to rzeczywiście można powiedzieć, że skarżący mają poniekąd trochę racji. Przy czym no, skarżący skarżą jakby prezydenta, ponieważ to prezydent jest dysponentem czy użytkownikiem nieruchomości, która została kiedyś wywłaszczona od przedszkola, nie podchodzi. Na przedszkole od właścicieli, tak? Teraz pan powiedzmy, no, nie mają się przynajmniej części niezabudowanej, no i sprawa, jak pan dyrektor mówił, trwała 20 lat i jeszcze pewnie potrwa trochę. Natomiast trochę zasadności w tym, żeby oddać tę nieruchomość nie właścicielom, tylko już pewnie spadkobiercom właścicieli, no i jakaś pewnie jest.
Także takie trochę dla mnie szalone uczucie, jeśli chodzi o tę uchwałę. Proszę bardzo, panie radny. Panie radny, chciałbym wyjaśnić pewną rzecz. Ustawa o nieruchomościach w zakresie zwrotów mówi bardzo wyraźnie, że jeżeli nieruchomość chociaż jeden dzień była użytkowana zgodnie z celem wywłaszczenia, nie podlega zwrotów. Więc gdybyśmy tu filozofię pana radnego zastosowali, to panie radny, miasto nie mogłoby użytkować żadnego gruntu, którego nikt nie jest w posiadaniu, bo każdy grunt, który gmina dysponuje, był w jakimś, może nie każdy, większość gruntów w Lublinie był wywłaszczony na jakiś cel. W większości wszystkie grunty, które sprzedajemy, na których prowadzimy inwestycje miejskie, cel wywłaszczenia był zrealizowany lub został przyjęty w tej chwili, czy została inwestycja realizowana przy pomocy ZRID-u. Mówię tutaj o drogach. Więc jeszcze raz podkreślę, że jeżeli chociaż jeden dzień dana nieruchomość była wykorzystywana w okresie przewidzianym ustawą na cel wywłaszczony, zwrot się nie należy. Ja chciałbym jeszcze podkreślić, że o czym tutaj też się zapomina, osoby, które zostały wywłaszczone, otrzymywały, akurat w tym wypadku tak było, odszkodowania z tego tytułu. Nie zapominajmy o tym, panie radna, to nie ma znaczenia, jakie według stanu przepisów w tamtym okresie odszkodowanie zostało wypłacone. Więc nie możemy, proszę państwa, co i w tej chwili posłowie z komisji pana posła Jakiego dochodzą, że nie może być tak, że roszczenia są w nieskończoność. Stąd w lasce marszałkowskiej jest propozycja ustawy złożona przez komisję, potocznie zwaną komisją Jakiego, o tym, że należy skończyć z tym bezterminowym zwrotem, że ograniczmy się tylko jedynie do odszkodowań, jeżeli już, natomiast przestańmy blokować gminy w zakresie zwrotu, bo my mamy dużo nieruchomości, które mogą być zagrożone zwrotem i mimo braku postępowań my nie wykorzystujemy ani na cele inwestycji miejskich, ani w celu sprzedaży, mimo ich zbędności. Także podkreślam jeszcze raz, panie radny, jeżeli nieruchomość była wykorzystywana chociaż jeden dzień na cel wywłaszczenia, nie podlega zwrotowi, nie zna to orzecznictwo sądowe. Dziękuję bardzo. Natomiast właśnie, bo nasuwa się tutaj kwestia takich nieruchomości, bo tu akurat przyjmuję to wyjaśnienie, tak, że tak w różnych orzeczeniach sądowych tak się dzieje. Oczywiście w Polsce nie ma precedensu sądowego, tak, więc każdy sąd może decydować inaczej, ale to już jakby kwestia inna i nie chcę się tutaj spierać. Natomiast sam osobiście przez kilkanaście lat, kiedy byłem radnym, no to otrzymywałem informacje od tych mieszkańców, którzy na przykład zostali wywłaszczeni 30 lat temu, 40 lat temu, otrzymując jakieś odszkodowania, które oczywiście były śmieszne w danym momencie, tak, to jest odszkodowania, i przez 40 czy przez 50 lat na ich nieruchomościach nic się nie działo i do dzisiaj pewnie jest tak, że to dotyczyło z tego głównie najwięcej tych informacji miały od ludzi, którzy mieli nieruchomości na czubach. Że do dzisiaj, pomimo tego, że już w planach nie ma tych planowanych inwestycji typu jakaś tam oświata, szkoła czy coś, w dalszym ciągu ci ludzie nie mogą odzyskać tych nieruchomości, a nawet przez dzień nie były one wykorzystywane do celu, jaki na nich został wywłaszczony. I teraz właśnie to jest ten problem, tak, że z jednej strony, że miasto, jeśli w nieskończoność ma oczekiwać na to, że kiedyś sąd któryś, prawda, zdecyduje, że dana nieruchomość będzie musiała zostać oddana właścicielowi czy potomkom,
to ta sytuacja nie jest zdrowa, ale również niezdrowa jest sytuacja taka, że miasto, pomimo tego, że już plany się pozmieniały 5 razy i wiadomo, że tam nie będzie tego, co planowano 50 lat temu, kiedy wywłaszczano, a ludziom się nie oddaje tej nieruchomości, to to też jest niedobre, bo to jest zwykła kradzież. Tak, to jest zwykła kradzież. No jak? No nie było zrealizowane to, na co zostało wywłaszczone i miasto dzisiaj nie chce oddać tego terenu spadkobiercom, czy nawet jeszcze żyjącym właścicielom. To według mnie to jest właśnie zła droga, którą idziemy. A takich nieruchomości w mieście Lublinie jest naprawdę sporo. I miasto, no co może zrobić? Sprzedać tego nie może. No bo nie może sprzedać, bo nie jest jak gdyby do końca właścicielem tego terenu. No a z drugiej strony, gdyby sprzedało, to dlaczego spadkobiercy bądź jeszcze żyjący właściciele nie mieliby w tym mieć udziału? No to ja tego nie rozumiem. Pani Rada Skowacka, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. No całkowicie tutaj popieram kolegę, Pani Szczaka. Chciałabym, Panie Dyrektorze, radnego, tak. Chciałabym, Panie Dyrektorze, tutaj też przeciwstawić się takim poglądom, że jeden dzień, ponieważ chciałabym prosić Pana, nie mam dostępu do ustawy w tej chwili, o przedstawienie mi na piśmie artykułów prawnych, które powiążniają miasto do właśnie zmiany tego celu. Artykułów prawnych, które upoważniają miasto, gminę Lublin, która jest w posiadaniu gruntu wywłaszczonego na dany cel. I proszę mi podać podstawę prawną, która mówi, że miasto może zmienić ten cel. Nie zgodzę się, że jeden dzień zrealizowany to można sobie zmieniać później. Nie. Kogoś, właściciela gruntu, a teraz mamy prawo, które szanuje własność, czyli właściciela gruntu, który został zmuszony do wywłaszczenia, czyli pozbawiło się go za marne grosze wówczas, za czasów okupacji w sumie Polski przez organy, które nie miały nic wspólnego z polskością, zmusiło się go do oddania ojcowizny, ziemi, która należała do niego. I w tym momencie dokumenty piszą, że to jest na cel wybudowania przedszkola publicznego. Inny cel, na przykład sportowy, tak jak tor kartingowy tam na Naukowskich, też został zmieniony. I pytam, jaka jest podstawa prawna? Proszę mi w artykułach prawnych wyjaśnić i podać konkretnie, że gmina jest upoważniona do zmiany celu. Zmiany celu w tym miejscu wybudowania hotelu zamiast przedszkola, które są w Lublinie w tej chwili na wagę złota, a w tamtym przypadku celu typowo sportowego na cel deweloperski, czyli miasto sprzedaje tak samo grunt, jak i w tym przypadku, czerpie z tego korzyści i odmawia spadkobiercom, chociaż tam wiem, że są też sprawy sądowe, zwrotu środków za finansowych za ten gruntu. I mam nadzieję, że Pan Dyrektor na piśmie mi przekaże informację. Bardzo proszę. Proszę Pana Dyrektora. Więc najpierw, jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Radnego Szczaka, Panie Radny, zwrotu nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kraju odbywa się na wniosek. Gmina nie ma prawa Pana Szanownego, na przykład radnego, zawiadomić, że grunt, który został wywłaszczony osobą, której Pan jest spadkobiercą, właśnie gmina Lublin nie wykorzystała i zrealizowała celu. To
nie wiem o jakim terenie pan konkretnie mówi. Na Czubach mamy bardzo dużo zwrotów, łącznie z terenami, które były przeznaczone pod szkoły poszatkowane. Na Łukowskiej, gdzie musieliśmy oddać część gruntu zielonego, gdzie był plac zabaw i wiele, wiele przykładów, które służą, jeżeli pan radny rozpatrzeć. Natomiast postępowania są, jest ich dosyć dużo. U mnie jest cały referat, który się tym zajmuje. Pracuje tam 5 osób, które na bieżąco prowadzą tego typu postępowania lub są reprezentują jako strona. Pani radna, co do pani pytania, mamy tutaj wyroki, między innymi wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego. Ale ja chcę, ja podstawy prawne, nie wyroki. Podstawy prawne, panie dyrektorze. Proszę, podstawy prawne. Pani radna, pozwoli mi dokończyć. Ja prosiłam o podstawy prawne. Nie mówię, jak pani wysłucha do końca, będzie pani... Panie dyrektorze, podstawy prawne, prosiłam, artykuły prawne. Sprawa jest bardzo skomplikowana, natomiast jako dobry urzędnik od 2013 roku przyglądamy się tej sprawie i szanuję pogląd pana dyrektora, bo nieraz dyskutowaliśmy na ten temat i rzeczywiście problem państwo jako strona, jako urzędnicy mają, bo muszą postępować tak, żeby nie narazić się na zarzut, że zwracają nieuprawnienie majątek gmin, czyli źle nim zarządzają. I ja to rozumiem. Natomiast z drugiej strony, w sytuacji, o której mówił pan radny, mówimy o czymś takim, że i tych spraw jest bardzo wiele, że cel nie został zrealizowany, czyli ktoś kiedyś podjął decyzję, że ten grunt jest potrzebny, żeby miasto się rozwijało. I to jest słuszne, bo miasto musi się rozwijać. Bo ktoś wymyślił, że będzie droga, a ktoś wymyślił, że tam będzie przedszkole. I to jest słuszne i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast problem pojawia się tylko w tych przypadkach, odszkodowanie jest wypłacone. Problem pojawia się w tych przypadkach, kiedy ten cel nie jest realizowany. I teraz mówimy o bardzo wielkich pieniądzach, którzy pozbawili właścicieli możliwości dysponowania swoim gruntem, czyli prawem własności. Łatwo się to mówi, jeżeli problem nas nie dotyczy, czyli to nie chodzi o nasze pieniądze.
jak mówię, rozumiem i wyroki, bo tu z panem sekretarzem rozmawialiśmy o i przestrzeganie prawa z jednej strony, natomiast i rozumiem też i oburzenie pani radnej. Natomiast problem polega, szanowni państwo, wyroki są jasne w tym zakresie. Miasto większość tych spraw wygrywa lub po 10-15 latach przepychania się w sądzie miasto przegrywa, bo też i te zwroty są. Problem polega na tym, że chodzi o czystą sprawiedliwość społeczną. Bo jeżeli miasto nie potrzebuje, to tu pan dyrektor, nie wiem, proszę mnie poprawić w odnośnie do uwagi, że miasto powinno powiadomić właściciela, jeżeli cel nie został zrealizowany, a nieruchomość, przynajmniej mówimy o stanie na 97 rok, a miasto chce sprzedać, czyli powinien poinformować, że miasto chce sprzedać właściciela, którego cel nie został zrealizowany. Już panie... jedno słowo, tak? Pod warunkiem, że miasto chce wykorzystać na inny cel, czyli tak jak pan mówi, sprzedać lub zbudować wywłaszczoną nieruchomość, na przykład gdybyśmy mieli do czynienia, że było wywłaszczone na przedszkole, leżało puste, a my teraz chcemy sobie, nie wiem, wybudować na przykład stadion. Wtedy tak, mamy obowiązek, ale nie wtedy, kiedy gmina nie rozporządza. Dziękuję. To tylko uzupełnienie w tej dyskusji, żebyście państwo radni wiedzieli, jak ważki jest temat. Nie tutaj dzisiaj go nie rozwiążemy. Ja jedynie mam prośbę i pytanie, też nie na dzisiaj, natomiast do państwa radnych, żebyście państwo radni mieli to w pamięci. A mimo, że rzeczywiście warto by było się zająć tą sprawą i przedyskutować ją na spokojnie, bez emocji, żeby można było się zająć. Czy na przykład mimo wyroków, żebyście państwo radni jako rada, jako przedstawiciele mieszkańców jednak sprawdzili, czy w uzasadnionych przypadkach nie warto by było podjąć decyzję, bo rozumiem, że państwo radni mogą taką uchwałę podjąć o zwrocie. Patrzę na pana dyrektora. Szukam możliwości. W tym wszystkim lub prosili o... Proszę do ustawodawcy. Lub dalej. A zwrócić się do prezydenta, bo rozumiem, że nie ma przymusu, ale możliwość taka istnieje. Istnieje, żeby zastanowić się, czy w takich przypadkach, jak o tym mowa, nie warto by było zrobić. Problem jest bardzo ważny, dziękuję serdecznie, nie zawracam głowy, natomiast polecam i zachęcam, chętnie włączę się w te sprawy i zachęcam państwa radnych, żeby się przyjrzeć tym przypadkom. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, głos oddaję radną, proszę was. Że pan tutaj poruszył bardzo ważny temat. Ja uważam, że ta działka, o której dzisiaj rozmawiamy, nie była przeznaczona na realizację w całości celu, więc tutaj mam pytanie do pana dyrektora, czy nam w tym rejonie przedszkole nie jest potrzebne, bo mamy duży obiekt na działce, więc trzeba było sprzedać działkę na hotel, wtedy gmina zdobędzie pieniądze, a budynek z przedszkola będzie zburzony, tak? No siłą rzeczy. No tak, a my w mieście nie mamy za dużo przedszkoli. W tym rejonie mamy. I wystarczająca ilość w tym rejonie? Jeszcze mogę... Proszę, sekretarzu. Proszę państwa, mówimy tutaj o podjętej już przez państwa uchwale, w związku z tym strona może oczywiście, znaczy osoba może oczywiście na podstawie 101 artykułu ustawy o samorządzie gmin też podjąć pewne czynności i zrobiła tak. No to będziemy czekać również na wyrok sądu administracyjnego. Natomiast proszę państwa, żeby tam stał piękny obiekt przedszkola i żeby inne jeszcze rzeczy mogły być zrealizowane, to z jednej strony oczywiście trzeba, żeby były takie potrzeby, a z drugiej strony muszą być temu poniesione pewne nakłady finansowe. Na dzień dzisiejszy ani jedno, ani drugie nie jest tam zasadne. Natomiast oczywiście ten cel, o których tutaj państwo radni mówicie, z jednej strony jest istotny i ważny, natomiast trochę sparafrazuję. Mówimy tutaj o własności gminnej, czy skarbu państwa. Ale proszę się postawić jeszcze w innej roli. Gdyby to była moja działka, to tak łatwo bym ją oddał z punktu widzenia realizowanych kiedyś w przyszłości przepisów prawnych? No nie. A tu mamy na myśli jeszcze własność publiczną. Własność czy gminną, czy skarbu państwa, w związku z tym podlega pewnej ochronie wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami. I można się bardzo dużo zbierać, kto ma rację, czy ktoś nie ma racji.
najlepiej byłoby zmienić ustawę o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie, bądź też powiedzieć, że nie ma realizowanych celów zwrotowych, tylko są ewentualnie odszkodowania. I jest ważny jeszcze jeden element, oczywiście nie chciałbym przedłużać. Niektóre osoby oczywiście uzyskują zwrot nieruchomości, tak, i zwrot się należy, tutaj pan dyrektor najwyżej nie poprawi, w takim stanie, jak w tej chwili ta nieruchomość jest. I zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, który w danym momencie obowiązuje. I co się dzieje, proszę państwa, kiedyś sam, myślę, że dyrektor w tej chwili ma też takie dylematy. Osoba ma zwróconą nieruchomość, musi później płacić podatki, ma tam wykorzystać ten grunt na zieleń publiczną. Jaki jest interes w tym wszystkim? Oczywiście własność jest święta. Jeżeli cel wywłaszczenia nie został zrealizowany, ma być zwrócony teren, jeżeli prawnie jest to możliwe. Także trzeba pamiętać, że zwrotu dokonuje jednak organ wykonawczy, bo on zarządza nieruchomościami. I w tym wypadku dotyczy to z jednej strony ustawy tej źródłowej gospodarki nieruchomościami, a z drugiej strony kodeksu postępowania administracyjnego. I zawsze te czynności podlegają kontroli nadzoru również sądów administracyjnych, więc nie można mówić z jednej strony, że to tak się łatwo ręką wszystko robi i decyduje, z drugiej strony, proszę państwa, nie podnosić odpowiedzialności w tym zakresie. Sprawa jest naprawdę, każda sprawa zwrotowa jest bardzo skomplikowana, indywidualna. W niektórych historie się można tworzyć, historie z różnych powodów i przyczyn, ale to nie ma większego znaczenia. Panie sekretarzu, no ja nie mogę pojąć, no trudno normalnie przejść do porządku, jeżeli się mówi o terenie, wobec którego są spadkobiercy i roszczenia są i stoczą się sprawy, a miasto w tym momencie realizuje inny cel, czyli sprzedaje to na inny cel. Tak, sprzedaje przedszkole, budynek, wiedzą o tym, że będzie tam hotel. Pani radna, proszę zobaczyć, jakich działek dotyczy zwrot, jakich działek dotyczy sprzedaż nieruchomości. I od tego trzeba wyjść przede wszystkim. Nie mówimy o zwrocie nieruchomości, nie mówimy o sprzedaży gruntu, tego, który jest potencjalnie zagrożony. Natomiast trzeba pamiętać, że przynajmniej jeśli chodzi o tereny wschodnie, w tym również Lublin, nie wiem, 70-80% terenów, to są tereny wywłaszczone, gdzie gminy czy Skarb Państwa kiedyś stawali się właścicielami. I siłą rzeczy, jak się nie zmieni przepisów ogólnonarodowych, to ten dylemat będzie pozostawał. I no, to nie jest też tak, że czy pan dyrektor, czy pan prezydent, podejmując inicjatywę uchwałodawczą, nie bada tych stanów. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na to, że tam nie ma mowy o działkach, które zostały przeznaczone do sprzedaży, że podlegały zwrotowi i że ci państwo mieli roszczenia jakiekolwiek do tych działań. Przynajmniej na dzień podejmowania uchwały, przynajmniej na dzień potencjalnej sprzedaży i w ramach czynności, które były czynione, jeśli chodzi o zwrot na rzecz tych państwa innych działek obok. Czy ci państwo, teoretyzujemy, jak dostanie, otrzymają zwrot, czy ci państwo będą mogli samodzielnie zagospodarować te działki? To jest kwestia wtórna, ale to nie jest przedmiot ani postępowania dzisiaj Państwa Wysokiej Komisji, ani również przedmiot zwrotowy. Tylko ja też to, co powiedziałam o zieleni publicznej, że czasem to takie trochę opamiętanie musi być na poziomie postępowania administracyjnego o zwrot i relacji. Też sprzedaliby na hotel, tylko że oni by mnie wymieniali. Proszę jeszcze tak, Szanowni Państwo, my zapominamy tutaj o dwóch istotnych. Po pierwsze, musimy się jako urzędnicy i przedstawiciele pana prezydenta poruszać w ramach obowiązującego prawa. Prawo dzisiaj mówi tak, jak ja Państwu przedstawiłem. Druga rzecz to jest ta, która ja przypominam, że ten zwrot, o który ci Państwo się starają, te działki nie są przedmiotem uchwały. Ja to podkreślam po raz pęty. I pani radna ma rację obecnie. Pan ma, z którym byśmy wielokrotnie rozmawiali, pan radny Ławniczak, czy jest sprawiedliwość społeczna. Tylko proszę wziąć też pod uwagę jedną rzecz. Po pierwsze, władny tutaj jest to, co mówi pan sekretarz, ustawodawca, ale proszę wziąć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jak żeśmy się wszyscy oburzali, kiedy na Mazurach byli właściciele gruntu pochodzenia niemieckiego,
odzyskiwali grunty. Jakie było społeczne oburzenie? Proszę Państwa, to jest to samo. Oni też stracili swoją ojcowiznę, majątek, w wielu wypadkach niewywłaszczeni. Jak się oburzamy dzisiaj, kiedy komisja Jakiego w Warszawie zwraca po prywatyzacji, po zwrotach, z powrotem nieruchomości. W wielu wypadkach też te nieruchomości zostały oddane zgodnie z prawem, ale i również z naruszeniem. Okej. Okay. Ale też mamy do czynienia z krzywdą społeczną. Więc proszę Państwa, tutaj nie ma obrazu biało-czarnego. Nie ma obrazu biało-czarnego. Dlatego te postępowania niestety są tak bardzo trudne i to, co Pan Sekretarz powiedział, my do każdego postępowania podchodzimy indywidualnie. Proszę wziąć też, proszę Państwa, pod uwagę, że Pan Prezydent, ja, moi pracownicy stoimy tutaj na straży mienia gminnego, społecznego. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, nie jest właścicielem wpisany Pan X, Pan Y. Więcej, w Księdze Wieczystej nie ma wpisanego roszczenia Pana X, Pana Y. Jest wpisana właściciel gmina Lublin. Więc ja rozumiem oburzenie Pana Radnej, Pana Radnego, że proszę Państwa, organ wykonawczy, tu Prezydent Miasta Lublin, którego mam przyjemność reprezentować, nie może działać wbrew obowiązującym przepisom. Jeżeli Państwo jako radni doprowadzicie, czy znosicie, czy w jakikolwiek inny doprowadzicie do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, która już wielokrotnie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej była procedowana i próbowana być uchwalona, no to czarki słów. Nikt, proszę Państwa, niestety na dzień dzisiejszy z polityków centralnych nie jest zainteresowany regulacją tego stanu prawnego. Bo rozwiązałoby problem wszystkich ludzi, i gmin, i ludzi, gdyby było uchwalone. Osobie wywłaszczonej nieprawidłowo należy się odszkodowanie pieniężne. I gmina może sobie rozporządzać grunty. Nie mielibyśmy problemu z budową szkół, przedszkoli, dróg i innych inwestycji miejskich. A ludzie, tacy jak Pan, mieliby prawo wystąpić do sądu o roszczenie z odszkodowaniem i gwarantuję, że droga byłaby o wiele prostsza niż na dzień dzisiejszy. Więc może prośba do polityków, również z naszej Rady Miasta, wystąpmy do naszych polityków, do naszych posłów, do naszych przedstawicieli, żeby wreszcie ta ustawa reprywatyzacyjna się pojawiła. Dziękuję. Udzielam głosu Panie Przewodniczący, zostawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania, bo w zasadzie już w tej chwili powtarzają się pytania, odpowiedzi były udzielone. Dziękuję. Jest wniosek przeciwny, zmiany tego wnioskowi. Nie widzę, zatem myślę, że możemy przejść do głosowania nad punktem drugim porządku obrad. Chciałbym zaproponować przegłosowanie projektu uchwały o uznaniu skargi Grzegorza Winiarskiego i Iwany Dumy na prezydenta miasta Lublin dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy alei Egzekucyjnej nr 17 za niezasadną. Jednocześnie informuję, że przyjęcie tego projektu uchwały będzie oznaczało jego przedstawienie Radzie Miasta Lublin na najbliższej sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Proszę jeszcze raz powtórzyć. O uznanie za niezasadne skargę Pana Winiarskiego i Pani Dudy. Tak jest. Kto z Pań i Panów Radnych jest przeciw? W związku z nikt z Państwa się nie wstrzymał, w związku z zaistniałą sytuacją chciałbym poinformować, że ten punkt zostanie przeniesiony na następne posiedzenie Komisji Petycji Skarg i Wniosków i będzie rozpatrzony. Nagrywania posiedzenia komisji. Czy jest wniosek przeciwny? No tak, nie jestem przeciwny.
Proszę, pan radny Papier. Tak, panie przewodniczący, nie stoi to w żadnej sprzeczności. Fundacja Wolności zawsze dzielnie jest do dyspozycji, tak jak w dzisiejszym. Mamy trochę czasu, to nie jest też ekscesyjne. W związku z powyższym wymów wiceprzewodniczącego może być wykonany również z dniem dzisiejszym. Ze względu na to, że był wniosek i był głos przeciwny, powinniśmy poddać do głosowania wniosek pana radnego Zbigniewa Jurkowskiego. Wniosek został wycofany. Przystępujemy zatem do realizacji. Chciałbym tylko poprosić o doprecyzowanie tego wyrażenia, że sprawa można na następnym posiedzeniu komisji powrócić tutaj do nas. Ale czy to jest równoznaczne temu, że akurat ten sam projekt uchwały będzie tutaj też procedowany? Uznanie za wniosku za niezasadne? Tak, tak, projekt uchwały jest przygotowany w oparciu o stanowisko prezydenta miasta Lublin. Moim zdaniem komisja powinna na następnym posiedzeniu wpatrzyć jeszcze raz ten skandal, natomiast również stanowisko pana prezydenta będzie zależało od ewentualnie przesłanek, które mogą w międzyczasie ulec zmianie, bo ja nie chciałbym tutaj gdyby określać. No śmieszne. Zabawne to jest. Czyli są przesłanki, które mogą spowodować, że może... No, na przykład będzie rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a Wysoka Rada nie wyrazi zgody na przykład no bo się śmieszy. Na jawność posiedzenia. Apelacji. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy ja mogę powiedzieć, że stanowisko pana prezydenta jest takie, jak zostało zaprezentowane. Natomiast jeżeli państwo będziecie rozpatrywać jeszcze raz, ustosunkujemy się na najbliższym posiedzeniu komisji. Więc jeżeli pani Zalanda pyta, czy się zmieni stanowisko, czy też nie, nie wiem. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek do uznania tej skargi jako zasadnej. Natomiast są wszelkie przesłanki, żeby uznać tę skargę za bezzasadną. Mało tego, w postępowaniu administracyjnym jednoznacznie organ wydający decyzję o zwrocie nieruchomości uznał, że ten zwrot jest nienależny. I ja wiem, że ta decyzja jest nieostateczna, ale to pokazuje już, proszę Państwa, pewien ton postępowania. Sekretarze, nie zapominajmy, że to nie dotyczy tej uchwały. Tak, tak. To ja już mówię generalnie o roszczeniu tych państwa. Że w postępowaniu administracyjnym określono, że roszczenie państwa jest niezasadne. Ale podstawowa kwestia. Uchwała, którą podjęliście państwo, a prezydent zawnioskował za dysponowanie nieruchomości przy Piłsudskiego 17, nie dotyczy działek, które podlegają na wniosek tych państwa zwrotowi. W związku z tym nie ma żadnych podstaw w tym zakresie stwierdzić, że skarga jest zasadna, bo ona jest niezasadna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już ten odejmując z panem radnym Garbczykowi, jeśli chce jeszcze. Natomiast jeszcze tylko pragnę poinformować, że oczywiście państwo możecie zgłosić wniosek o rozpatrzenie skargi jako zasadnej i w tym trybie zostanie przygotowana taka uchwała. To jest na mocy mojego wniosku o rozpoznanie tego wniosku. Tylko mam ogromną prośbę, bo skarga, która zostanie w odpowiedni sposób, uznanie skargi za zasadne, jeżeli zostanie przyjęte i później przegłosowane przez Komisję i Wysoką Radę, musi posiadać uzasadnienie oczywiście. W związku z tym też trzeba pamiętać, że państwo, jeżeli będziecie wnioskować o uznanie, ktokolwiek, jeżeli będzie wnioskował o uznanie skargi za zasadną, powinien przedstawić uzasadnienie formalno-prawne takiej decyzji, takiej wstępnej decyzji z punktu widzenia tej czynności, co oczywiście moim zdaniem od strony formalno-prawnej jest niemożliwe. Pan przewodniczący Dorota Reszta. Panie przewodniczący, bo tak trochę jak gdyby za nie za bardzo logiczne uważam tryb postępowania z tym projektem uchwały, ponieważ no, już w różnych kadencjach Rady Miasta Lublina były różne projekty uchwał, które na komisjach na przykład nie uzyskiwały większości, a pomimo to były przedkładane na sesji Rady Miasta
i to jakby na sesji decydowali, tak? I teraz twierdzenie, czy jakby założenie takiego wniosku, że jeśli dzisiaj ten wniosek nie uzyskał większości, ta uchwała nie została przegłosowana pozytywnie przez naszą komisję, to będziemy ją jakby do skutku głosować na następnym posiedzeniu komisji, no to wydaje się takie trochę dla mnie nielogiczne. Bo jeśli nie uzyskała pozytywnego, pozytywnego wniosku, tak, znaczy pozytywnego głosowania, no to w takim razie wydaje się, że może ona być i tak na sesji Rady Miasta z założeniem, że powiedzmy wpisujemy za zasadną, łamaną przez niezasadną, tak? Panie Przewodniczący, mogę zabrać głos? Tak, proszę. Tutaj po konsultacji z naszym radą, znaczy to środowisko jest wynikiem też konsultacji z naszym radą prawnym z Rady Miasta Lublin, panem mecenasem Wójtowiczem. Dzisiaj mamy taką sytuację, że komisja nie przyjęła żadnego projektu. Ani że ta uchwała jest zasadna, ani że jest niezasadna. W tej chwili nie ma żadnego projektu. No, jest projekt. Nie jest jeszcze projektem komisji, bo to komisja nie przyjęła. Ja bym bardzo prosiła, żeby pan mnie udzielił głosu. Tak, udzielam głos. Panie sekretarzu, dziękuję ślicznie za pana wypowiedzi, bardzo takie maksymalnie rzeczowe i do końca próbuję pan wytłumaczyć radnym dokładnie w jakim punkcie jesteśmy i podstawy prawne nam się pan przytacza, ale tutaj co chodzi o sprawę dotyczącą nagrań, to nie zgadzam się. Nie zgadzam się z waszą interpretacją i z waszymi odpowiedziami. I uważam, że Fundacja Wolności w całości ma rację, a przede wszystkim dzisiaj powinna być ta racja udokumentowana chociażby tym, że no nie ma tej większości jednego głosu przeciwko właśnie na przykład temu punktowi. No i stara się go przenieść na inny termin. No ale tutaj też musi paść wniosek, panie przewodniczący, który też nie uzyska większości. Niech pan sobie zdaje sprawę z tego, że nie wiemy. Tak będzie, bo i to jest krąg zamknięty, więc i tak będzie pan musiał poddać pod głosowanie ten punkt. I uważam, że to szkoda naszego czasu. Najważniejszą sprawą dla mnie jest niezrozumiałą, panie sekretarzu, do pana się tutaj zwracam, ponieważ jestem radną już trzecią kadencję i zastanawiam się, co tak bardzo przeszkadza państwu w tym, żeby nagrywać komisję. Ostatnio napisałam pismo do pana prezydenta o przygotowanie w jakim punkcie jesteś? Nagrania w tym punkcie o nagrywaniu. Właśnie jeszcze nie przeszliśmy, pani. No ale my nie chcemy tutaj jeszcze. Jeszcze toczy się rozmowa o tym, że komisja nie wypracowała stanowiska co do punktu drugiego. Coś my jeszcze przy drugim. Tak, jeszcze. Przepraszam. Jeszcze ja nie wyszedłem, pani. Nie ma problemu. Przepraszam, ale już tak śpieszę się. Zbyszek, nie tutaj radny Jurkowski zdezorientował, jak składał wniosek właśnie dotyczący. No dobrze, ale nie jesteśmy w tym punkcie. Piotrowie chciałbym zabrać głos, powiedziałem, że tak, to proszę pan radny. Panie przewodniczący, tylko chciałbym tak, żeby nasze przyjęcie było jakoś prowadzone tak chronologicznie. Rozpoczęliśmy punkt związany z petycją fundacji. Nie rozpoczęliśmy. A pani radna Sobolska pomyliła się. Tak, ja rozpoczęłam, bo już do. Ale to pani już rzeczowo weźmy się za pracę, a nie. To ja się zgadzam, tylko właśnie. Jeszcze daję dokończyć. Dziękuję panie przewodniczący. Bo ja proponuję, żeby w sprawach posiadanych jeszcze porozmawiać o tej sytuacji, która miała miejsce przed chwilą. Zgoda. I
Przechodzimy do petycji. A teraz zgoda. Ja dokończę swoją wypowiedź, dobrze? Tylko pozwolę, czyli przechodzimy do punktu trzeciego, którym jest petycja Fundacji Wolności. Tak, z uwagi na to, bo tutaj przerwałam w momencie, kiedy zwracałam się do pana prezydenta o możliwość nagrania z Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska. A odbywała się tam, był punkt dotyczący zakupu gruntu od jednego z mieszkańców pod drogę, która w ogóle nie istnieje, dopiero w planach może będzie i tak dalej. W momencie, kiedy mieszkańcy mają już plany i tego wywłaszczenia nie mogą otrzymać, ponieważ miasto nie ma środków finansowych na wykup gruntów, które w tym momencie nie są do realizacji dróg, ale są w planach, zaznaczam, i miasto powinno wiedzieć, że ma władztwo planistyczne. Jesteśmy teraz na pytaniu. Tak. I tutaj ten punkt prosiłam, żeby było nagranie na komisji i prosiłam o to, żeby mogła przygotować sobie interpelację w tej sprawie, więc chciałam, żeby było nagranie i poprosiłam o nagranie, żeby rzeczowo, konkretnie mieć odpowiedź pana dyrektora Wydziału Geodezji Jedziniaka i oczywiście innych urzędników, przede wszystkim też i radnych. I proszę wyobrazić sobie, że nie otrzymałam tego nagrania. A dlatego odpowiedź była konkretnie taka, że to jest nagranie dla celów tylko pisania protokołu. Więc ja jestem przeciwna nienagrywaniu komisji. Komisje są otwarte statutowo. Mamy możliwość uczestnictwa jako obywatele, czyli wszyscy mogą przyjść na komisję, kto chce, z miasta. I słuchać tak jak sesji. Nie mamy ograniczeń żadnych. I każdy mieszkaniec może przyjść. Więc jeżeli może przyjść, czyli jest publiczna, czyli jest otwarta, komisja. I w takiej sytuacji nie mamy prawa ograniczać ani Fundacji Wolności, ani osobom radnym, którzy chcą nagrań, dostępu do nagrań, które istnieją. Jeżeli ja, jak radna, nie zgodzę się, tu daję przykład, na nagrywanie mnie na komisji, to państwo nie możecie nagrywać. I wtedy protokół będzie pisany ręcznie, tak. Tak. I ja tego nie zrobię, bo chcę, żeby było nagrywane, tak, żeby było nagrywane i chcę korzystać z tych nagrań w celach ściśle dotyczących tematów, które mogłabym poruszyć w interpelacji do pana prezydenta. I tutaj mi odmówiono tego. Po pierwsze, statut daje taką możliwość jawności. Tu nie mamy nic do ukrycia, chyba że nieobecność urzędników, których jest bardzo często, wielu brakuje, nawet nie można procedować punktu, bo nie mamy kogo zapytać. Nieobecność pana sekretarza albo pana prezydenta, usprawiedliwiam pana prezydenta, bo albo ma swoich zastępców i tych zastępców nie ma. Brak zaproszonych gości, oczywiście, którzy no nie tylko urzędników, ale innych też. Brak rzeczowych odpowiedzi. Kiedy ja zadaję pytania i inni radni, kiedy zadają pytania, nie ma rzeczowych, konkretnych odpowiedzi. Omija się nasze pytania, często celowo, żeby nie odpowiedzieć nam na pytania. I dlatego państwo nie chcą nagrywać komisji, które są bardzo ważne. Ważne sprawy się tam rozgrywają na komisji. Ważne pytania padają później na sesji. Radny, który może zadać pytania na komisji i na komisji otrzyma odpowiedź, na sesji już nie pyta. Wtedy sesja przebiega płynnie, tak? Chcemy, żeby to usprawnić, żeby można było nagrywać komisję i żeby sobie mieszkańcy mogli przejrzeć tę komisję i dowiedzieć się, o czym dyskutują radni.
Chcemy, żeby na takich komisjach byli prawnicy, którzy w Urzędzie Miasta mają, ich nie brakuje. Ilu mamy zatrudnionych prawników w Urzędzie Miasta? Komisje w ogóle traktowane są bardzo niepoważnie i tutaj dziękuję Fundacji Wolności za ten wniosek i uważam, że niezasadne jest tworzenie różnych otoczek i opowieści, że taka komisja nie może być nagrywana. Nie, jest jawna, zaznaczam, jawna komisja jest i może być nagrywana i ja sobie tego życzę jako radna miasta, bo nie mam nic do ukrycia i to, co mówię, to niech się nagrywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę głos pana radnego Jurowskiego. Proszę, zaraz przekażę do państwa. Ja mam podstawowe pytanie do Fundacji Wolności. Kto będzie ponosił koszty tej operacji? Na pewno nie z pana kieszeni. To może zaraz najpierw jeszcze tam głosami i zaraz wnioskodawca. To nie są koszty. Pan radny Piotr Pawłek. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Na ten moment to wstanę. Tak. Czy było dobrze mnie widać, słychać? To może panie przewodniczący tutaj dotyczy. Tak, oczywiście tak, bo bardzo bym chciał, żeby to zostało zarejestrowane. Arogancja ze strony niektórych radnych i nie ukrywam pracowników, nie będę wymieniać, a to nie ma znaczenia w tym momencie. W poprzedniej kadencji była naprawdę bardzo dobrze. Nie, panie sekretarzu, akurat jeśli chodzi o pana osobę, to muszę powiedzieć, na tej sali chyba każdy tutaj obecny same superlatywy akurat mówił, bo pan akurat rzeczowo, no dobrze, proszę. Zawsze to rzeczowo, to zawsze tak. Powiedzieć. Ale akurat ja pana sekretarza cenię, bo zawsze merytorycznie pan z się wypowiadał, bo wątpliwości zmieniają mnie. Natomiast w mojej ocenie, szanowni państwo, sytuacja jest następująca. To, co się dzieje na niektórych komisjach, to jest rzecz skandaliczna, to mówię wyraźnie, jest rzecz skandaliczna i bardzo bym chciał, żeby akurat właśnie posiedzenia były rejestrowane i udostępniane. Dwiema rękami podpisuję się pod wnioskiem, który Fundacja Wolności złożyła i teraz tam się zastanawiam, co dalej. No okej, okay, jest komisja w tym momencie, skargi wniosków, rozstrzygnięcie za chwilkę poznamy w głosowaniu. No trzeba to szanować, no bo taka jest sprawa. Niemniej jednak zwróćcie uwagę państwo, co się dzieje w tym momencie. Przecież i tak to nasze posiedzenie jest rejestrowane i tak ono będzie udostępnione w internecie. Zazwyczaj wszystkie materiały, uchwała za to Fundacji Wolności, bierze sądu. Wierzę, że tak, że tego życzę fundację na uchwałę. Niemniej jednak muszę państwu powiedzieć, że pamiętam niektóre komisje rozwoju miasta urbanistyki i ochrony środowiska, które rzeczywiście, jakby to powiedzieć, wypełniają tę część, której nie ma na sesji. To na sesji Rady Miasta, jak mówimy o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, to takich pytań stricte merytorycznych, stricte dotykających po konkretnej nieruchomości nie ma, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc jak najbardziej dwiema rękami pobieram państwa, a pobieram państwa wnioski. Powiem więcej, chyba nauczony już brzydkim doświadczeniem z poprzedniej kadencji. Jeśli państwo powiedzmy na komisji nie będę, to chyba ja zacznę przynosić minimum dyktafon, żeby jeszcze dodatkowo sobie uzupełniać to, co akurat ma miejsce na poszczególnych komisjach. Bo mówię wyraźnie, nie można mówić sobie wszystkiego w miejscu publicznym, na komisjach Rady Miasta, szafować tylko jak każdy by tylko sobie chciał. Dwiema rękami jestem za tym wnioskiem, chyba trzeba, żeście coś takiego złożyli, jak najbardziej bym głosować. Za, dziękuję. Pan przewodniczący Gorycka jeszcze. A odbieranie głosu? Ja natomiast oczywiście pana sekretarza bardzo szanuję i jego argumentacje różnych uchwał, różnych spraw związanych z prawem przystosowania urzędu, no wiadomo, także szanuję. Oczywiście czasami mam różne obiekcje, tak, czy my, to tak wielu urzędników ma taki sposób przedstawiania czy tłumaczenia, żeby jak najmniej wytłumaczyć, jeśli nie trzeba, tak? No ale to jest jak gdyby kwestia oczywiście zupełnie inna, także proszę nie brać tego tak mocno do siebie, bo to nie o to chodzi. Natomiast chciałbym powiedzieć tak, że powoływanie się na jakieś kwestie związane z orzecznictwem dotyczącym ustawy o samorządzie gminnym, terytorialnym,
jakieś komentarze, oczywiście one są przydatne dla prawników, natomiast no, nie zgodziłbym się z, właśnie z tym panem Dolniakiem, tak? Nie, Dolnicki, panem Dolnicki, który twierdzi, że komisji Rady Miasta, czy komisji wewnętrznych Rady Miasta i organów pomocniczych, jednostek pomocniczych nie powinno się nagrywać. No, proszę Państwa, no, jeśli przyjmujemy, dlatego że nie pochodzą one z bezpośrednich wyborów, no przecież pochodzą. Jednostka pomocnicza miasta Lublin, jaką jest Rada Gminy, pochodzi z wyborów bezpośrednich. W związku z tym Rady Dzielnic mogą być nagrywane na pewno. A jeśli chodzi o rady, komisję stałą i doraźną Rady Gminy, to przecież tu nie chodzi o to, że składy tych komisji nie są wybierane w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców. Tylko chodzi o to, że my jako rady jesteśmy wybierani w wyborach bezpośrednich. A już do jakich komisji tam się to zapisujemy i że one są wybierane przez Radę Miasta, no to przecież to nie ma wielkiego znaczenia. Jeśli chodzi o sam fakt zapisu jakiegoś cyfrowego, czy znaczy głosu, czy dźwięku, czy obrazu, tego, co się dzieje na komisji, przecież to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Tym bardziej, że jeśli przyjmiemy, że na posiedzenie każdej komisji może przyjść, no ona nie jest zarządzona jako w trybie tam niejawnym, tak? Ale to wtedy część sesji może być w trybie niejawnym, wtedy wypraszamy mieszkańców, czy osobową stronę. Jeśli może przyjść każdy na posiedzenie komisji, no to znaczy, że te informacje, czy ta dyskusja, która się odbywa w trakcie komisji, jest dyskusją o zaproszeniu publicznym. W związku z tym nie widzę podstaw do tego, poza technicznymi oczywiście kwestiami, nagrywania. No ale jeśli tutaj w tej sali są te kamery, które to zbierają, no to w takim razie zróbmy posiedzenia komisji w tej sali, a jeśli musimy robić kilka, bo przecież wiadomo, że no, kilka odbywa się komisji w mniej więcej w tym samym czasie, no to w takim razie zainstalujmy jeszcze dodatkową kamerę w sali 24 przy Wtórce i wtedy to rzeczywiście no, nie będą jakieś potężne koszty, a tu chodzi o po prostu nagranie. A kwestia ustawy o tej RODO, tak, czyli o ochronie danych osobowych, no tutaj też nie ma zastosowania, bo każdy radny jest osobą publiczną. Każdy dyrektor Urzędu Miasta, przeważnie są to dyrektorzy, czasami tylko pracownicy merytoryczni poza dyrektorami, tak, wypowiadający się na posiedzeniach komisji, no też reprezentują nie siebie Jana Kowalskiego, tylko reprezentują urząd. W związku z tym wydaje mi się, że tu ustawa o dostępie do informacji, jak się nazywa, to RODO, tak słynne, nie wchodzi w grę, bo tutaj jest, jakby to wszystko jest publiczną informacją. Więc wydaje mi się, że poza kwestią, jak mówię, techniczną, która może mieć problem tak miasto, żeby zainstalować dodatkowe dwie kamery w dwóch salach, no to wszystko inne jest do przeskoczenia. Więc ja tutaj uważam, że powinniśmy przyjąć tę uchwałę, ale nie jako bezzasadną, tylko po prostu nagrywać komisję. Dziękuję bardzo. Teraz oddam głos wnioskodawcom. Ja miałem pytanie. Dzień dobry. Tak. Ale na pytanie pana radnego nie zostało. No to myślę, że to jest moment, żeby też wnioskodawca odpowiedział na pytanie radnego. Dziękuję na początek radnemu Jurkowskiemu, który zmotywował mnie do tego, żeby zostać do końca komisji swoim wnioskiem. Tylko chciałem, bo tutaj z tych wypowiedzi rozumiem, że stanowisko prezydenta jest przeciwne temu, żeby nagrywać. Momencie, ja zadałem pytanie. Nie znam stanowiska, bo nie zostało przesłane. Ale panie przewodniczący, najpierw proszę odpowiedź na moje pytanie. I zaraz chcę odpowiedzieć też radnemu z innego Jurkowskiego, który się czeka po panu to tylko chciałem powiedzieć, że zostałem zaproszony, nie dostałem. Tak, proszę, teraz pytam wieloradę, bo podobno takie stanowisko padło. Nie dostałem pocztę? Fundacja Wolności podpisane. Tak, zaproszenie.
To, że powinno być ze stanowiskiem. Stanowisko. Jeśli chodzi o pytanie, kto ma za to zapłacić, moim zdaniem powinni za to, jeśli za te koszty, powinni za to zapłacić ci, którzy na przykład zapłacą za, dziękuję, którzy na przykład zapłacą za stworzenie strony internetowej Sezon Lublin 49 tysięcy złotych. Czyli mieszkańcy, to dostać mieszkańców na tego stronę internetową Sezon Lublin za 50 tysięcy złotych, to myślę, że dostać mieszkańców Lublin też na dwie czy trzy kamery, czy ile tam jest potrzebne. Natomiast dziękuję tutaj radnym za wyrazy poparcia. Wydaje mi się, że nie ma nic przeciwko temu, żeby posiedzenia komisji nagrywać, skoro jest to możliwe w mieście Lubartów, które nagrywa do tego posiedzenia komisji. Także uważam, że tutaj jest to możliwe. I chciałbym zwrócić tutaj pani radną Skanowską, która o tym trochę mówiła, o wartości tego komisji jest to, że można tam naprawdę poznać z jednej strony pytania, są odpowiedzi, argumenty merytoryczne, które potem na sesjach często nie wybrzmiewają, bo są głosowane bez dyskusji, czy są ściągane interpelacje, zapytania. Natomiast na tych komisjach te pytania już często padają, więc jest to duża wartość. I jest to też, myślę, okazja, żeby promować działalność Rady Kościołowej Samorządu Lokalnego, skoro mamy prezentowane sesje Rady Miasta. Skoro mamy w tej sali kamery, to może w dzisiejszym posiedzeniu można by to dzisiejszą komisję dożywania kosztów dodatkowych transmitować. Także proszę do Państwa radnego o pozytywne rozpoczęcie tej prezencji. Panie Przewodniczący, korzystamy z tego wiesz. To proszę bardzo, pan. Bo chciałbym się tutaj odnieść do słów pana przewodniczącego Jurkowskiego. Ja też, tak jak pan przewodniczący Goryszczak, jestem skłonny do tego, aby porozmawiać o szczegółach technicznych. Podkreślam, o szczegółach technicznych. Bo to wymaga nie dość, że infrastruktury takiej typowo twardej, tak, to jeszcze do tego jest potrzebny sąd. Ja też znam bardzo mocno pana dyrektora, tutaj naszego Wydziału Informatyki przecież. I o tych szczegółach technicznych tak, należy rozmawiać. Czy to ma być online, czy to ma być najpierw zarejestrowane, później zamieszczone na stronie, czy Facebook do tego jest, no tak, no nie wiem, do przekonania akurat nie mam. Ale co do intencji, to wątpliwości nie mam żadnych. Podkreślam, wątpliwości nie mam żadnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa rady? Ja tylko może adwocem dwa słowa. Już to są... Tak, to właśnie... Chcę jeszcze poprosić pana. Tak, proszę pana sekretarza o zabranie głosu w tej sprawie. Może na początku ja dwa zdania, a później jeszcze pani jako na spotkaniach z panem prezydentem, jeśli chodzi o zasadne formy prawa. Proszę państwa, nie wiem, gdzie w stanowisku pana prezydenta wyczytaliście państwa, albo gdzie w opinii można wyczytać, że pan prezydent zakazuje wstępu albo ogranicza wstęp na posiedzenia czy rady, czy poszczególnych komisji. Absolutnie tak nie jest. Jest otwarty. I absolutnie tak nie może być. Każde posiedzenie komisji, na każde posiedzenie komisji może przyjść każdy i w tym posiedzeniu uczestniczyć. Są pewne wyjątki, ale to takie pan radny mówił, że w przypadku niektórych czynności, na przykład wybór ławników, a wcześniej opiniowanie ławników, jest wyłączone to z jawności, ale to wynika z przepisów szczególnych. Każdy, kto przyjdzie, proszę państwa, i uczestniczy na posiedzeniu komisji czy rady, może nagrywać, może notować, może podejmować różne inne czynności, które nie są zabronione przez prawo, no i mieszczą się w kanwie obrad posiedzenia komisji, bo to posiedzenie wszak prowadzi przewodniczący danej komisji przy udziale państwa radnych. Czym innym jest natomiast, proszę państwa, zgodnie z prawem, nagrywanie i transmitowanie przez organ gminy określonych posiedzeń. Na dzień dzisiejszy w ustawie o samorządzie gminnym nie ma przytoczonej dyspozycji dotyczącej nagrywania posiedzeń komisji. Do ukrycia, tak? Nic nie mamy do ukrycia. No jak nie? Ale pani radna, ja bardzo panią słuchałem i starałem się pani nie przeszkadzać. Mam prośbę o odwrotne również takie samo zachowanie. Proszę państwa,
To, że ktoś nagrywa i później publikuje, to jest jego indywidualna sprawa i odpowiedzialność. I w przypadku sesji rady jest to ustawowy zapis. Tutaj administrator danych nie ma możliwości jak gdyby innego podejścia, tylko ma to transmitować online i wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w obradach rady, którzy chcą być na obradach, czasem coś powiedzieć, mają do tego, muszą się do tego dostosować. Natomiast nie ma na dzień dzisiejszy żadnego przepisu dotyczącego procedury związanej z komisjami. I oczywiście ja namawiam, żeby każdy, kto przyjdzie na posiedzenie, w tym również Fundacja Wolności, od razu transmitowała dane online w określony sposób. Bo administratorem tych danych jest zazwyczaj chyba pan prezes fundacji i on ponosi ewentualnie odpowiedzialność za transmitowany obraz i transmitowane dane, które online są przekazywane. Moim zdaniem, przynajmniej z dzisiejszych obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jeżeli ta transmisja jest online, to ze 2-3 były takie miejsca, gdzie 2 razy bym się zastanowił, czy to puścić online w sferę publiczną. W związku z tym, absolutnie, proszę Państwa, w przypadku posiedzeń komisji, kiedy są omawiane konkretne sprawy, w niektórych przypadkach dane osobowe, osób, które nie uczestniczą nawet w posiedzeniu, moim zdaniem nagrywanie online nie ma zastosowania. Natomiast tu nie chodzi o technikę, bo w przypadku budżetu miasta, w przypadku działań miasta, no wydatne kilku nawet tysięcy złotych nie jest jakimś wydatkiem, który jest kłopotliwy, trudny, mało tego, że on jest realizowany na przestrzeni określonego czasu i nie dotyczy konkretnego jednego wydatku, tylko jest stały. I jeszcze jedna rzecz istotna i ważna z takiego punktu widzenia ogólnego, proszę Państwa. Pojawiają się od czasu do czasu różnego rodzaju propozycje, że mamy publikować transmisje danych, dokumenty, jakieś inne jeszcze informacje na określonych nośnikach na Facebooku i w innej przestrzeni tej platform społecznościowych. Chcę Państwa zapewnić, że absolutnie urząd nie będzie tego robił i nie robi. Jeżeli nawet pojawiają się informacje na Facebooku, to tylko jest tam link przekierowujący na bazy danych na serwery urzędu, bo tu możemy chronić te dane, bo tu możemy je w odpowiedni sposób pokazywać. Tu możemy później zabezpieczyć ewentualnie potencjalne nadużycia albo też przekazywać określone informacje instytucjom do tego upoważnionym. Więc na pewno ani w stanowisku, ani w działaniu pana prezydenta nie było żadne ograniczanie udziału w jakichkolwiek posiedzeniach komisji. Na pewno swoboda nagrywania, pisania, dokumentowania jest pełna i to zależy wyłącznie od osób uczestniczących. Natomiast mówimy tylko o zagadnieniu dotyczącym wniosku petycji ze strony fundacji. I od strony jeszcze formalno-prawnej, jeśli pan przewodniczący pozwoli, to pani jego na formaliach, żeby też na to zwrócić uwagę. Te zapisy, o których tutaj mówi fundacja w formie petycji, miały się znaleźć, ale też jako pewna alternatywa w ustawie o jawności życia publicznego. Na dzień dzisiejszy takiej ustawy jeszcze nie ma i myślę, że długo nie będzie, ale tam właśnie było odniesienie i nie bez... I dlatego między innymi ustawodawca zauważył tę różnicę. Tam miało się znaleźć odniesienie, że można również nagrywać posiedzenia komisji poszczególnych rad gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, które nie są organami, a w naszym statucie jest określone, co to za ciało stanowi Komisja Rady Miasta. Panie Przewodniczący, jeśli mogę zapytać. Proszę, proszę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o jawność działania organów gminy, to jak najbardziej zgadzam się tutaj z Państwem Radnym, że ta jawność jest zagwarantowana w przepisach zarówno Konstytucji, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o dostępie informacji publicznej. Konstytucja wyraźnie mówi, że prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Z tym przepisem koresponduje przepis artykułu 11b ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że działalność organów gminy jest jawna i ona obejmuje wstęp
na sesji Rady Gminy, jak również na posiedzenia komisji. Teraz ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi, w jaki sposób ta jawność, o której mówimy, ma być zagwarantowana. W jaki sposób? Ustawa o dostępie do informacji publicznej w artykule 7 mówi, że dostępnianie informacji publicznej następuje w drodze, czyli mamy sposób tej jawności, o której mówią przepisy. W drodze ogłaszania informacji publicznej, biuletynie informacji publicznej, udostępnienia na wniosek, wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w artykule 6, czyli organów pochodzących z powszechnych wyborów, w tym udostępnienia materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych. Czyli proszę Państwa, jeśli Państwo radni będziecie się w tej chwili zastanawiali, w jaki sposób udostępnić materiały audiowizualne z komisji, z posiedzenia komisji, to trzeba się zastanowić, jakie mamy ramy do postępowania tego. Jakość tak, wstęp na posiedzenia tak, natomiast nie mamy żadnej podstawy prawnej, która by nam mówiła i pozwalała, w jaki sposób i czy w ogóle możemy nagrywać. Ale się nie zabrania. Ale też nie zabrania, dlatego... Więc wolą, jeszcze ja, rada decyduje. Dokładnie tak, ale mówimy o konstytucji. Jeszcze raz przytoczę przepis z konstytucji, bo w tej chwili zaczynamy dyskusję z konstytucją. Prawo uzyskiwania informacji publicznej obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięków. Sami sobie zaprzeczać. Proszę Państwa, trzeba się zastanowić, czy taki przepis konstytucji wyznacza dla Państwa ramy do tego, żebyście Państwo zdecydowali o tym, czy możecie Państwo nagrywać i transmitować od posiedzenia komisji. Takie przepisy, taką możliwość przepisy konstytucji dają tylko w odniesieniu do posiedzeń na sesji Rady Miasta. Nie dają. I teraz trzeba się zastanowić, na komisji... Ale nie zabraniają. Proszę Państwa, moment, jeszcze chwileczkę. Jeśli chodzi o konstytucję, organy władzy działają na podstawie i granicach prawa. Nie ma tak, jak w przypadku osób prywatnych, że to, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Tu jest odwrotnie. To, co jest nam dozwolone, możemy robić. Czyli organy władzy na to działają na podstawie i granicach prawa. Nie działamy tak, że jest nie zakazane, to możemy robić wszystko. Ja tylko Państwu radnym poddaję pod rozwagę, czy będziecie Państwo mieli taki przepis, który da podstawę do przetwarzania choćby danych osobowych, osób fizycznych, które tu będą, które nie pełnią funkcji publicznych, na przykład skarżący, tak jak mieliśmy tutaj listę, którzy nie wyrażą zgody na to, żeby ich imiona i nazwiska, czyli ich wizerunek... To Pani chyba żartuje. Nie żartuje. Skarżący z reguły, kiedy piszą skargę i swoje imię i nazwisko, to wiedzą, że będzie to na sesji Rady Miasta upublicznione. Co Pani to... Czym innym jest sesja? Jeszcze raz powtarzam. Czym innym jest sesja? Czy bo, jeśli chodzi o Radę Miasta... Czy mogę dopowiedzieć? Tak, proszę. Jeśli chodzi o nagranie sesji Rady Miasta, tutaj przepisy wprost w artykule 20 ustawy o samorządzie gminy, taki obowiązek nagrywają na Radę na to jest powielanie komisji. Dokładnie, nie, to nie jest powielanie komisji. Na posiedzeniu komisji są wypracowane inne sprawy. To nie jest już końcowy efekt działania Rady Miasta. Organy. Te inne to są ograniczenia pracy. Te inne sprawy to ograniczenie pracy.